Kamil Dąbkowski, cześć. Cieszę się, że dołączyłeś do mojego podcastu. Tak właściwie powtarzam się, bo nagrywamy tego tejka drugi raz um, tak właściwie ja dołączyłem do twojego studia, um, bo to jest pierwszy podcast dla ludzi, którzy słuchają, e, który nagrywałem w studiu. Nagrywamy go z profesjonalnym wideo. Także e, krok do przodu dla mnie z podcastem. Także bardzo, się, bardzo jeszcze raz dziękuję, że dołączyłeś, i może jakbyśmy zaczęli od tego, żebyś powiedział mniej więcej ludziom, co robisz i czym się zajmujesz. Słuchaj, ja się bardzo cieszę, że jestem w Twoim podcaście. Bardzo się cieszę, że. Który to jest odcinek? Dziewiąty? 9. Mhm. No to już w dziewiątym odcinku będziesz miał fajne wideo. Mega się z tego cieszę, bo wiesz, ja trzy lata nie miałem fajnego wideo, a dopiero teraz uruchomiłem to studio, więc, więc cieszę się, że to też gdzieś moja działalność idzie na plus, jeśli chodzi o społeczność podcasterską w ogóle i pchanie podcasterskiej jakości do góry, także super. A YouTube. Są bardzo ważni, bardzo fajnym, fajną są grupą, więc, więc to jest fajne. Ja się zajmuję na co dzień efektami specjalnymi. Mhm. To jest moja codzienna praca. Byłem przez o, wieloma aspektami postprodukcji, się zajmowałem głównie czyli, czyli montaż, wideo. Pracowałem w telewizji wiele lat. Montowałem dokumenty. Yy, ostatnio, ostatnie lata to jest głównie praca nad yy, efektami specjalnymi. Jeżdżę też na plany, co bardzo lubię, na plany mm. zdjęciowe i tam nadzoruję powstawanie tych efektów. Zbieram dane dotyczące oświetlenia, yy, rozmawiam z reżyserami, co jak zrobić. Bardzo fajna pra praca, bardzo to lubię. Więc to robię. Yy, to, jest, to jest moja dzienna praca. Na tym zarabiam na całą resztę, o której opowiem teraz. <laughs> e, więc mam swój podcast, Black Hat Ultra. Rozmawiam z, z biegaczami długodystansowymi, ale nie tylko. E, to jest taki podcast też bardziej lifestyleowy, mhm. który m, jakby gromadzi wokół siebie tematy związane również z ekologią, z, ze zdrowym żywieniem, e, z treningiem biegowym, ale nie tylko. Ostatnio rozmawialiśmy o ketlach też, w ogóle o, o treningu, który wspiera bieganie. Mhm. A biegania, każda dyscyplina nie polega tylko na bieganiu, ale jeszcze na, na, na mnóstwie innych, innych aktywności, żeby to wesprzeć jakoś. Poza tym właśnie otworzyłem to studio i bardzo się, bardzo się jaram tym, że właściwie to jest takie moje nowe dziecko mhm. i, i, i od września, jak tylko wrócę z urlopu, na którym właśnie biegnę, najważniejszy bieg w tym roku, to, to zacznę go mówić więcej o tym studiu, także bardzo się cieszę. To studio, podcast. Y... No i co, no? rodzina, oczywiście. Okej. Okay. Żona, córka. E, I to chyba z grubsza to tak. no. Okej, okay, czyli powiedziałaś o wszystkich rzeczach, a nie powiedziałaś o bieganiu, tak? Bieganie, masz rację. Biegam. Troszkę wspomniałem e, o, tym, e, o, tym, o tym, mówiąc o biegu, ale tak, tak rzeczywiście. Bo wiesz co, bo e, jakby to, no, to, to jest ciekawe, wiesz, bo. Jakby te wszystkie rzeczy robię troszeczkę przez, przez pryzmat jakby innych ludzi. To znaczy ja najbardziej z tego wszystkiego się cieszę, że jestem w środowisku trailowym, mhm. a który jest, wiesz, kapitalny, że jest to w ogóle wspaniały sport, który... To jest sport, który gromadzi ludzi, którzy chcą czegoś więcej dla siebie w takim kontekście bardziej duchowym, przełamywania swoich słabości, przebywania poza strefą komfortu, mhm. widzą w tym wartość, i, i, I może dlatego nie, mówi, nie, nie mówiłem tutaj, jakby o, ty, o tym swoim bieganiu, bo ono jest takie małe, amatorskie, umówmy się. Tam nic się wielkiego nie dzieje. Ja nie rozwijam prędkości. Może rzeczywiście biegam dłuższe dystanse niż niektórzy, ale to też dlatego, że ja po prostu chcę to robić i że sprawia mi to przyjemność. Mhm. I że wyobrażam sobie, że, jest, że dany dystans jest do przebiegnięcia, bo bo myślę, że każdy byłby w stanie przebiec sto i więcej kilometrów, tylko po prostu gdzieś tam musi sobie to w głowie ułożyć i, i chcieć to zrobić. Okej, okay. właśnie słuchałem Twojego podcastu, gdzie Ty byłeś osobą, która odpowiadała na pytania tak. i powiedziałeś, że nie jesteś sportowcem. I ja się tak zastanawiałem, jak to nie jesteś sportowcem, o co tu w ogóle chodzi. Więc może, może, żeby odpowiedzieć na to pytanie, powiedz ludziom, ile kilometrów najwięcej przebiegłeś? S to 40. 40, czyli e, Okej. Okay. w takim Ale... razie Kamil przebiegł 40 km i nie jest sportowcem. No nie <laughs> jestem, nie jestem. Jestem sportowcem amatorem. Takich ludzi jest bardzo wielu. Wiesz, jak ja mówię, że nie jestem sportowcem, to mam na myśli, że nie trenuję od dziecka, mhm. że nie mam w sobie mind wypracowanego mindsetu um, osoby, która na przykład musi rywalizować. Mhm. To oznacza również, że. Ja jakoś nie, nie skupiam się za bardzo na diecie. Mhm. Y, jakby nie interesuje mnie też profesjonalne podejście do sportu, czyli ja nie szukam sponsorów. Na, jeśli chodzi o buty, jeśli chodzi o ubrania, jakby wiesz. W tym sensie nie jestem sportowcem, że. No, jestem typowym sportowcem amatorem. No, okay. Nie jestem sportowcem profesjonalnym. To się, to się. Wiesz, nie jeżdżę na obozy jakieś biegowe. Nie? Wiesz, no to wszystko jest takie. Do tego biegu, do którego się teraz szykuję, to tak naprawdę, wiesz co, ja wyrwałem jakiś fragment z życia, pół roku z życia, jakimś cudem mi się udało. Miałem się przygotowywać rok do tego biegu. Życie mi się tak ułożyło, że. Cztery miesiące gdzieś mi w ogóle odleciały na pracę. Mm -hmm. I zostało mi czas od kwietnia do września. Jakimś cudem udało mi się siedzieć tutaj w Warszawie i trenować. Yy, I to wszystko. Więc to jest takie, wiesz. To jest takie z doskoku wszystko. Dlatego mówię o sobie, że nie jestem sportowcem. Okej, okay, czyli twoja perspektywa jest taka, że nie jesteś sportowcem profesjonalnym, który się z tego utrzymuje, jakby jest w jakiejś kadrze narodowej, coś w tym stylu. No w ten... tak, no nawet w kadrze to może nawet za dużo powiedziane, ale, ale wydaje mi się, że ja bardzo mało profesjonalnie podchodzę do tego, co robię. To jest, to, wiesz co, typowa amatorka. Ja to robię dla fanu. A to, że wiesz, biegam długi dystans, to w ogóle jest, tak jak powiedziałem na początku, to jest... Każdy jest w stanie to zrobić. Mhm. Jedyne, y, co, y, jedyne, co odróżnia osoby, które to robią i to nie robią, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, nie, ludzie sobie nie wyobrażają, że są w stanie, a po drugie, tak naprawdę nie chcą tego zrobić. Po trzecie, potem nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać, mhm. ale to jest tylko to, jakby my nie mamy w sobie żadnych fizycznych ograniczeń, żeby robić te rzeczy. Mhm. Kompletnie. Okej, okay. powiedziałeś o tym biegu który chcesz tak. zrobić teraz na wakacjach. Jakbyś może powiedział troszeczkę więcej o tym biegu. Co, co planujesz? A, wiesz co, bardzo, bardzo piękny bieg w Alpach Szwajcarskich. Stumilowy. Pierwszy, który mam nadzieję uda mi się ukończyć i pogoda nie pokrzyżuje planów ani. bo już stawałem na starcie biegu 100-milowego, ale niestety wtedy pogoda, pogoda nie, nie, nie pozwoliła na ukończenie tego biegu. Mhm. Bieg został przerwany. No i te, A ten bieg jest w ogóle pięknym biegiem w Alpach Szwajcarskich. Biegnie się, wiesz, patrząc na Maternhorn cały czas. To jest bardzo trudny bieg, bo y, on jest 100 milowy, czyli przekładając na kilometr, to jest 165-170 kilometrów. Ale główna trudność tego biegu polega na przewyższeniach. Tam jest około 11 tysięcy metrów przewyższenia. Mm -hmm. y, czyli to jest, to jest taka ilość przewyższeń, że. Co, 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 co to znaczy przewyższenie? Ja to znaczy, że suma, jakby masz y, 175 kilometrów, mm -hmm. ale to się odbywa po górach. I teraz y, jakbyś y, wytyczył prostą krechę, uh -huh. taką do góry pionową, uh -huh. który, sumy przewyższeń, które masz poko pokonać, no to ta krecha miałaby 11 km. Y, to się jakby... Ciężko jest sobie to trochę wyobrazić, ale sprowadza się to do tego, że większość tych przewyższeń się podchodzi uh -huh. zdecydowaną, zbiega się bardzo asekuracyjnie, bardzo powoli, żeby sobie nie zakatować nóg po prostu, no, i też, żeby się nie wykrzanić. Czyli to chodzi po prostu o to, że pod górkę. Tak. To przewyższenie oznacza, że. <laughs> okay. Są biegi wiesz, bardzo różne. Są, są biegi wiesz, jest piękny bieg Ultra Granion Teatr, który ma 70 km i 5000 przewyższenia, to mm -hmm. też jest sporą. Wiesz, to zależy, w jakich górach biegamy. Im niższe góry, tym oczywiście, tym przewyższenie jest mniej, im, im większe góry, tym, tym więcej. One tak naprawdę. Yy, znaczy, ja lubię bardzo biegać biegi z dużymi przewyższeniami. Nie mhm. powiem, że umiem, mhm. y, ale bardzo to lubię. Bo okay. ja po prostu lubię wychodzić poza linię lasu, będąc w górach. Okay. Od razu ci powiem, że już rozumiem, dlaczego Twój podcast jest taki popularny. Dlaczego? Bo siedzę z Tobą tutaj, nie wiem, rozmawiam już od 5 minut, i już przekonałeś mnie, że ja jestem w stanie przebyć tyle kilometrów. I czuję się, że jestem w, takim, w takiej bańce, że teraz mi mówisz. I ja zaraz zacznę sobie myśleć, kurde, może też bym rzeczywiście przebiegł tyle kilometrów. Ale później, kiedy miałbym to spróbować i wyobrażam sobie, że rzeczywiście miałbym zrobić te 140 kilometrów, no. to, to, to nie jest aż takie wyobrażalne, jak, jak się wydaje. Więc jakby rozumiem tą Twoją aurę. Tak. Tego, że przedstawiasz to w taki sposób, gdzie każdy mógłby to zrobić. I rzeczywiście, ja, ja to czuję momentalnie. Ja już to zrobiłem. Bardzo się cieszę. Bardzo dobrze, że to czujesz. Cała trudność nie jest w przebiegnięciu 140 km. Mhm. Cała trudność tego sportu i myślę, że też innych sportów polega na regularności, jaką ty nie musisz, ale powinieneś wsadzić w treningi, mhm. żeby się przygotować do tego biegu. Bo zapewniam cię, ty byś założył dzisiaj plecak. I zrobił 140 km. To nie jest problem. Problem jest tak, i prawdopodobnie jeszcze zmieścił, jako osoba wysportowana zmieściłbyś się w limicie takiego biegu. Bo limit na ten bieg, w którym ja startuję jest 70 godzin chyba. Uh -huh. Ja zamierzam go przebiec w 40 kilka mam nadzieję. Więc to by spokojnie to zrobił w 70 szybkim marszem nawet. Problem polega na tym, co się stanie po tym biegu, czyli... Nasze wszystkie przygotowania do takiego biegu uh -huh. polegają na tym, żeby ten bieg nas nie zniszczył. Uh -huh. Żebyśmy nie zrobili sobie kontuzji potem, żebyśmy dotarli do mety i nie mieli, kon mety i nie mieli kontuzji w trakcie. E, do tego, żeby potem móc wstać na następny dzień i pójść do toalety, co nie zawsze jest takie łatwe. Więc po to my trenujemy, tak naprawdę. Oczywiście są ludzie, którzy trenują, żeby tam. Dobrze pobiec bieg, uh -huh. e, skończyć na fajnym miejscu. Ja trenuję po to, żeby mnie taki bieg nie zniszczył, po prostu, żeby ja potem dwa tygodnie nie musiał leżeć w łóżku. Uh -huh. e, I rzeczywiście, i to jest tak naprawdę, sam bieg to jest wisienka na torcie. To uh -huh. jest jakby wiesz, e, to jest ten najwspanialszy moment, jaki może być. Czyli ty stajesz na mecie takiego biegu i ty tak naprawdę, znaczy różni ludzie działają różnie. Ja sobie wyobrażam, że jakby stoję na starcie tego biegu. Z pełną świadomością, że jestem w stanie przebiec ten bieg, uh -huh. i wiem, ile pracy wstadziłem w to. Yy, I to jest super. Jakby sam siebie klepie po ramieniu i mówię, kurczę, stary, dałeś radę, że w ogóle jesteś w stanie stanąć na starcie takiego biegu i wiesz, że jesteś przygotowany. Uh -huh. Były biegi. Yy, jeden właściwie jeden, do którego wiedziałem, że nie jestem przygotowany i nie ukończyłem tego biegu. Mhm. Nie widziałem tej mety, wiesz? Stojąc na starcie, nie widziałem mety. Miałem zupełnie inne motywacje wtedy. Nie, nie byłem przygotowany fizycznie, yy, mentalnie moja głowa też była gdzieś indziej. Tak naprawdę chciałem przeżyć przygodę i spędzić trochę czasu, bo to było jakoś po pandemii, tuż po pandemii mhm. i chciałem po prostu troszeczkę pobyć, pobyć w lesie i w górach. Bieg był 130 kilometrowy i i no i po setym kilometrze stwierdziłem, że nie muszę dalej, no. po prostu. Nie było mi to potrzebne. Dobra, bo ja się e, nie chcę się wciągnąć w tę twoją aurę, uważania, że to jest normalne, bo to nie jest. Dobra, to z, po z, po prostu moich... umówmy się jutro na trening. <grym, 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 bo je, jeśli przyjmę, że to jest normalne, to od razu kończą mi się pytania, które chciałbym zadać, bo już przestaje, przestaje mi się to wydawać takie niesamowite. Natomiast okay. wracam w takim razie do Mindsetu, że to jest niesamowite. Dobrze. I chciałbym. E, Powiedz mi, może jak zacząłeś biegać i jak wyglądał proces od. Czy to... zacząłeś biegać i stwierdziłeś od razu, że przygotowujesz się pod stówę, Czy w jaki, w jaki sposób to się zaczęło? To się zaczęło w ten sposób w ogóle. Oczywiście, to jest taki standardowy tekst, że <laughs> wiele osób to mówi, że nigdy nie lubiłem biegać, jest to prawda. E, pewnego dnia wstałem, e, założyłem buty i pobiegłem 4 km na, e, na Platrze Krzyży i wróciłem. Mhm. E, nie wiem czemu właściwie. Po, po prostu to było takie poczucie, że trzeba to zrobić. Mm -hmm. um, nie wiem, ile od tamtego dnia minęło czasu, ale znalazłem artykuł w Gazecie dla Mężczyzn. <laughs> Śmiesznie to brzmi, bo ja w ogóle nie sięgam po takie rzeczy. Gdzie przeczytałem o sporcie adventure racing. Czyli mm -hmm. to, są, to jest taki sport, który polega na tym, że grupa ludzi, 3-4 osobowe składy yy, wyrusza. W totalnie dziką przyrodę, mhm. nie posiadając ani GPS-a, ani żadnych informacji bliższych na temat tego, jak będzie wyglądać trasa. Dostają je dopiero w momencie startu i ruszają, i mają przebyć odcinek 500-600 km w ciągu 4-5 dni. To zależy. Ta prędkość i długość to zależy od tego, w jaki sposób się poruszają, mm -hmm. bo mogą się poruszać w, wszelaki, w, w przeróżny sposób. Na nogach, na rowerze, na rolkach, kajakiem, na koniach, na sk sk skacząc ze spadochronu, wspinając się, I, to, i oni w ten sposób pokonują ten dystans. I ten sport, adventure racing, czyli rajdy przygodowe po polsku, jakby. To jest dla mnie takie, wiesz, to jest, jeśli chodzi w ogóle o zawody, mhm. to jest dla mnie no taka. No to jest coś, jednego, jedna z, rzeczy, z piękniejszych rzeczy, jakie można robić. I ja przeczytałem o tych rajdach i stwierdziłem, trudne w tych rajdach jest to, że trzeba zabrać zespół. Mhm. Ja nie miałem żadnych znajomych, którzy są świrnięci i są w stanie to ze mną zrobić. Czyli, czyli jednak. Czyli jednak zdajesz sobie sprawę. Tak, tak, nie, tak, nie, totalnie. No, to ta, tak. I, mm, I pomyślałem, okej, okay, no dobra, to nie rzucajmy się od razu na te rajdy, przebiegnę maraton i zobaczę, co dalej. I w trakcie, jak zacząłem się szykować do tego maratonu, no to już się pojawił trail running e, w, w, gdzieś w, w mojej okolicy. Pojawił się Scott, Scott Jurek z książką Jedz i biegaj. Mhm. I właściwie momentalnie po tej książce ja powiedziałem, że ja będę biegał ultra na, na diecie wegańskiej. Mhm. I tak się stało po prostu. Ja z dnia na dzień po przeczytaniu tej książki przeszedłem na wegankę i od razu się zacząłem szykować pod ultra. Chociaż oczywiście przebiegłem maraton miejski po pół roku. Dwa tygodnie później przebiegłem maraton górski w Bieszczadach. Tak, przebiegłem. Przebiegłem, ale się tam. z przygodami, ale ukończyłem. Mm -hmm. Źle rozłożyłem siły. To jest, co to jest ma, normalne. Co masz na myśli, mówiąc z przygodami? Y bardzo największym, najpopularniejszym błędem, jak, jak, popełnia, jaki popełniają ludzie, startując na starcie biegu górskiego, jest to, że zaczynają za szybko. Mm -hmm. Po prostu od razu od startu biegną. Pod górkę, z górki biegną. No i mi się siły skończyły po 21 km. Miałem bardzo fajny czas na, na półmaraton. To jest 40? A to był, a to był maraton. I mm -hmm. potem się zaczęły duże przewyższenia. Nie pamiętam już, w jakim czasie to przebiegłem, ale no generalnie nie tak się biega, biegi górskie. Mhm. Biegi górskie się biega spokojnie, powoli, i jak zostanie ci trochę siły na koniec, to wtedy można coś docisnąć na ostatnim zbiegu, można się puścić i, i coś próbować gonić. Ale tak, to, to jest naprawdę trudne tak naprawdę dla głowy bieganie takich biegów. Tak, o to też na pewno będę pytał. Mhm. I jak słucham różnych ludzi, bo słuchałem kilku podcastów o Ultra, to mhm. ci ludzie mówią, że niekoniecznie trzeba przebyć całe, prawda? Niektórzy ludzie sobie idą. A, w tym sensie. Oczywiście. Mhm. Naturalnie. Właściwie wszyscy idą, poza jakąś elitą elit, wszyscy idą pod, stro, pod strome góry. Tam, gdzie jest mhm. strome podejście. Okay. To właściwie nawet tam najlepsi podchodzą. Oczywiście to jest tak zwany power hiking, czyli to jest szybkie podchodzenie, uh -huh. ale, y, ale tak, nawet najlepsi mistrzowie świata, jak jest super ostro, to nie biegną, bo to też nie ma sensu. Y, dlatego, że y, jeśli chodzi o prędkość, często jesteś bardziej wydajny szybko idąc, niż, niż drobiąc na przykład y, pod, górę. pod górkę, tak, w biegu. Okej, okay, tego nie wiedziałem. Ale tak, tak jest. Natomiast wiesz, są osoby, które mają naprawdę swoje własne techniki, rozwiązania. Są osoby, które uważają, że lepiej jest, tak wiesz, bardzo drobno drobić i biec pod górę. Ale Aha. są inne, które wiesz, łapy na kolana i po prostu długie kroki. To trochę zależy, co kto lubi. To jest piękne, wiesz, w tym sporcie, że. Że to są takie wielkie puzzle do poskładania, nie? Mhm. z technik, z, z odżywiania, z picia, jakby to jest jedna wielka układa, każdy to układa inaczej. Mhm. Z doświadczenia, wiesz, z, z, z młodości, z siły, z wydolności, jakby to jest, wiesz, to jest takie, każdy to układa inaczej i wygrywa po prostu ten, kto sobie to ułoży pod siebie najlepiej, bo nie ma recepty na szybkie dobre bieganie. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że możesz wziąć przepis, zaaplikować na inną osobę i to zadziała. Kompletnie nie. Dobra, czyli jak przebiegłeś pierwszy maraton 40, później ten górski, to w jaki sposób wygląda przygotowanie do tego? Biegałeś sobie jakieś 5 km dziennie, czy jak, 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 jak do tego podchodziłeś? Nie, więcej, wiesz. Ja właściwie szykowałem się do pierwszego maratonu miejskiego i wziąłem po prostu. Ja byłem totalnym nubem wtedy. Ja wziąłem, wiesz, plan treningowy z treningu biegacza, czy tam z jakiejś strony. Mhm. I, i z, pamiętam z tego. Ile to było tygodni? Już nawet nie pamiętam. Nie chcę kłamać. 24 tygodnie, może coś takiego. Okay. Może 19. Nie, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że najdłuższym treningiem, jaki wtedy musiałem wykonać, to było gdzieś pod koniec, pod koniec. Najdłuższe wybieganie to było 17 kilometrów. Mm -hmm. e, nie pamiętam, ile trenowałem tygodniowo. Ale ten trening właściwie ograniczał się głównie do biegania, nie było tam żadnych elementów siły, były interwały, ale, ale nie było elementów sprawności, wiesz. Trochę oczywiście były wzmianki o rozciąganiu, ale nie było, nie było wzmianki o, o, o pracy nad biodrami, o rozciąganiu bioder, luzowaniu bioder i tak dalej. Nie było mowy o rolowaniu, wiesz, o takich rzeczach. Także to był no, bardzo, bardzo taki prosty, podstawowy plan który pozwolił mi na przebiegnięcie tego maratonu w 3:35, co uważam za bardzo fajny czas amatorski. Yy, I ewidentnie poczułem, że mam jakby smykałkę do tego sportu, taką fizyczną, że daję radę, ale powiem szczerze, że potem przez następne lata yy, mój czas się nie poprawił jakoś rewelacyjnie. Mój ostatni czas w maratonie to jest 3:11 chyba. Mhm. Ale teraz mam ambitne plany, żeby jednak złamać trójkę w tym w przyszłym roku. Okej. Okay. No. Dobra. Um, opowiadasz o tym, jakby to było banalnie proste, więc e, ja dalej muszę wychodzić z tego, tak z tego mindsetu i wracać do swojego. Dobra. Um, powiedz mi w takim razie, jak sobie radzi z tym twoje ciało? Bo to też nie jest przecież tak, że ktoś sobie wstaje z łóżka. Jak przebiegłeś 4 km, to domyślam się, że na następny dzień i tak już miałeś spore zakwasy. I jak to jest z twoim ciałem, że. Poprzez ten trening adaptujesz się w ten sposób, twoje kolana, biodra i tak dalej, że nic ci mhm. się nie dzieje po przebiegnięciu takiego maratonu? Tak. Super ważne jest, żeby trening. Od... Żeby wszystko szło taką falą. To znaczy nie można zacząć od mocnej jednostki. I to, jest, I to jest ciekawe, zarówno cały twój trening to musi być taka fala, czyli zaczynasz powoli, małe obciążenia, małe dystanse, mhm. y, mało biegasz, więcej ćwiczysz, czyli. czyli jakby Robisz ćwiczenia, które wspierają twoje mięśnie brzucha, mięśnie pleców, e, stopy. Robisz takie wszystkie małe, cholernie nudne i niefajne ćwiczenia, ale które nie zabierają ci z kolei z dużo czasu. Wiesz? Mhm. Wystarczy, że poświęcisz na to 15 minut dziennie, jeśli regularnie będziesz to robił. I to już jest dobrze. I, i wiesz, i wszystko idzie taką falą, falą, falą. O jakich ćwiczeniach Za... mówimy? Oj, wiesz co, to są takie chociażby planki, czyli, czyli deski. Wiem, wiem. To są. joga jest kapitalna. To są unoszenie się na stopach po prostu. Łydki? Y, znaczy, wiesz co, nie. Znaczy, łydki też, ale de facto twoja stopa. Mięśnie stóp pracują tutaj najmocniej, jak wiem. tak unosisz. Praca na przykład z, pi z piłką, bolem takim dużym, nadmuchanym. Mm -hmm. po prostu, To jest po prostu rewelacja. No? Spróbuj sobie wziąć taką piłkę gdzieś na siłowni, jak będziesz, i usiąść na niej i podnieść nogi. W sensie spróbuj na niej usiąść bez jakiegokolwiek innego podparcia. Mm -hmm, Także mm -hmm. ręce i nogi. Ile czasu? Ja jestem w tym beznadziejny. <laughs> Absolutnie beznadziejny. <laughs> okay. Okay. A uważam, że mam dosyć mocny kor. Mm -hmm. Natomiast. Y Natomiast gdzieś tam yy, ta stabilizacja kuleje, wiesz, to jest też śmieszne. Czasem odkryjesz ćwiczenie, że ci się, właśnie że wydaje ci się, że po prostu bułka z masłem. Nagle stwierdzasz, o cholera, mam tu roboty do zrobienia. I właśnie w treningu to jest też cholernie ważne, ale to już na, na, na późniejszym etapie, że ty jakby się musisz skupiać na swoich słabościach, a nie mocnych stronach. Mhm. Wszyscy biegacze uwielbiają biegać długie, dalekie biegi. W małym. Wolne. Mhm. Wolne biegi. Bo to jest po prostu łatwe i przyjemne. A weź, zrób mocny interwał. A weź, zrób pod górkę 20 razy. A weź. A, takie ważne rzeczy, nie? Albo w piasku. Piasek jest mega niebezpieczny, nie polecam. Na stopy. W ogóle mega jest niebezpieczny. Nie biegajcie po piasku. Czemu? Naprawdę. Nie, to bardzo obciąża nogi. Bardzo. Achillesy, mega. Jakby. Nie, to nie jest dobry pomysł. Po piasku, jeśli już to takie sprinty typu 10 metrów, to nie wiedziałem. No. Ludzie polecają bieganie po e, Sand Dunes. Jak to się nazywa po Oj, po, po Sand Dunes. O nie, to to masakra. <laughs> jeszcze jakbyś mi powiedział, że ludzie polecają bieganie po twardym, ubitym nadmorskim, wiesz, nie po plaży, uh -huh. tylko po tym pasku między wodą a plażą, uh -huh. no to jeszcze bym, jeszcze bym zrozumiał, bo to jest to w miarę twarde. Ale można się załatwić. Można się załatwić. Okay. Widziałem Twoją fotę właśnie, jak słuchałem tego podcastu. Tak. Myślałem, że, myślałem, że jesteś amatorem tego. Czasem, ale... sobie, czasem sobie robię takie treningi, ale z pełną świadomością. Wiesz, no ja biegam w tej chwili e, ósmy rok, mm -hmm. więc ja bym w życiu tego początkującemu nie powiedziała, podejrzewam, że nas słuchają początkujący. Więc e, e, to są bardzo romantyczne wizje, że pojadę nad morze i przebiegnę 10 kilometrów po plaży. Ale radzę tego nie robić. Można się załatwić. Tak okay. totalnie serio. I um, co jeszcze? chcę? Aha, w ogóle z, z bieganiem po piasku miałem kiedyś mega przygodę. Właśnie bardzo romantycznie poszedłem pobiegać na bosaka. Mm -hmm. I wróciłem, wiesz, ze zdartą skórą <grym> ze stóp. Więc... To jest ciekawe. To jest Czyli tak. mówisz, że nawet bieganie, jak sobie ludzie biegają na... na łączeniu morza z piaskiem, tam gdzie tak. jest takie twarzy, znaczy, tam też nie? Znaczy, tam to jeszcze, mhm. jeszcze jako tako. Ale naprawdę polecam to osobom doświadczonym, które mają zbudowane, obudowane już fajnie stopy, kolana i, e, i achillesy, bo i mocne achillesy, bo to, to, to naprawdę, no. Bo wiesz, co innego sobie tak pobiegać za piłką po plaży, mhm. a co innego tak pójść na jakieś... Półtorej godziny pobiegać. To no. I to, I to ja mówię, wiesz, to nie jest tyle moje zdanie, ile trenerów biegania? Po prostu jest to y, niebezpieczne. Dobra, dobrze, no. dobrze mówisz. To jest pierwszy raz, jak to słyszę, także ludzie, nie biegajcie po prawów. Um, mówiąc, gadając o stopach, tak. y, opowiedz mi trochę o swoich stopach. Może to brzmi trochę dziwnie, ale jak słuchałem o ludzi z ultra, to właśnie mhm. oni nigdy nie rozmawiają o swoich stopach, natomiast ci ludzie, którzy z nimi rozmawiają, zawsze rozmawiają o ich tak. stopach. Co cię interesuje. Ja jestem ciekawy, bo z tego, co słuchałem, to jak biegniesz ultra, to twoje stopy często, często kończysz ultra bez paznokci. No, zdarza się. Tak, ale to jest, wiesz co. To są dwie rzeczy. Dwie kwestie tu wchodzą. Po pierwsze, Trochę ci zajmie lat, zanim tak naprawdę znajdziesz dla siebie odpowiednie buty. Mi zajęło kilka lat, bo ja jakoś, wiesz, nie, w ogóle na początku mojego biegania nie brałem pod uwagę szerokości stopy. Mhm. I pamiętam, że wciskałem się w, w buty, które mm, właściwie bardzo mocno mi opinały stopę na wysokości haluksów. Mhm. Ale tu się nie kończy zabawa. Zabawa się yy, tak naprawdę cała z tym zdzieraniem paznokci odbywa dalej. Jakbyś spojrzał na buty, nie, nie, nie mam tu żadnych, ale większość butów, jakby to są buty, które, które w czubie się bardzo zwężają. Mhm. Bardzo się zwężają. To nie jest, zobacz, jak patrzysz na moją rękę, to tak mniej więcej wygląda stopa, co nie? Mhm. A w butach dzieje się coś takiego. Wiem, wiem, wiem. No i wyobraź sobie stary. Te paznokcie, te palce, one nachodzą. No nie ma bata, żeby się z nimi nic nie stało. Mm -hmm. I teraz naprawdę zajęło mi kilka lat, żeby odkryć wielkie odkrycie, że po prostu trzeba mieć takie buty. I nie schodzą paznokcie wtedy? Nie schodzą. Czyli to jest od butów? To jest od butów. To znaczy <noise> będę kontynuował. <noise> okay. e, dwa, trzy miesiące temu biegłem bieg w mm -hmm. szerokich butach. Ale buty niestety, te buty są drogie, każdy mm -hmm. na nich oszczędza, mm -hmm. również ja. I pobiegłem w butach, które mi pękły w trakcie biegu. Bieg miał 60 km. na 20 km miałem po prostu pękniętego buta. No na, i na, na dole, wzdłuż? Wiesz co, yy, tak jak jest but, jest podeszwa i góra, no to, to tuż nad podeszwą. Także wszystkie kamienie mi tam wpadały. Stopa nie była trzymana odpowiednio mocno na zbiegach, zwłaszcza. Dla ludzi słuchających, Kamil mówi, że wzdłuż chyba po wewnętrznej stronie, co? Po wewnętrznej no, stronie, mm. tak. Po wewnętrznej stronie. Między podeszwą, butem. Tak. I, i tak sobie wiesz, walną mi ten but na 20. Z nie, no przecież nie zejdę. No przecież to jest tylko but. Zaraz na punkcie znajdę y, power tape'a, sobie mm -hmm. to otajpuję i polecę dalej. No, na następnym punkcie nie było powertapea. Okej. Okay. No to co myślę, no to co? Nie jest źle! Jakoś daje radę. No Co dalej? Wlatywały Może się... na następnym punkcie będzie. Kamienie ci tam wlatywały? <laughs> tak, wlatywały kamienie, <laughs> takie malutkie, wiesz, kamienie, piach i tak dalej. Mm -hmm. No i niestety te buty mi nie trzymały stop odpowiednio i sobie załatwiłem. Także te paznokcie, które dzisiaj widzisz, bo chodzę w sandałach, mm -hmm. bo uwielbiam sandały. Nie dziwię się. To, to jest właśnie po tym biegu. Mm -hmm. Mieliśmy mniej problemy techniczne, także wracamy, jesteśmy na wizji, wracamy do rozmawiania o stopach. Wracamy do tematu. Y i teraz y, miałem też, y, bo w momencie jak dobrałem sobie dobrze buty i, i zrobiłem taki bieg, słuchaj, byłem na trasie 28 godzin, to było, to było wokół y, góry Fuji. Bardzo trudny bieg, mega błotniście, Okro, okropnie było. Y, bardzo nie polecam tego biegu. Y, stary, naprawdę, ja po prostu po tych 28 godzinach nie miałem nic na stopach. No zupełnie nic. Zero. Nul. 28 godzin i zero zniszczeń stóp. Zero. Owszem, ból, tak? Ale żadnych tam schodzących paznokci, odcisków, nic. Aha, ja byłem przekonany, że to jest po prostu, nie, nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego. I podobno trzeba zmieniać buty podczas tego biegu, to prawda? prawda? Tak, dobrze jest. Ja nie zmieniałem, ale na niektórych biegach tak, to jest dobra praktyka, żeby zmieniać buty i też zmieniać skarpetki. Żeby dbać. Są, są, są dwie, jakby dwie szkoły. Mhm. Jedna mówi o tym, żeby dbać o to, żeby w butach było zawsze sucho, a druga szkoła mówi o tym, żeby w butach było zawsze mokro. Okej, okay, dlaczego? Bo naj, najgorszy jest ten moment, kiedy masz mokre, a one potem ci schną. Stopy. I się, wszystko chyba I się robi wszystko szorskie. I na tym biegu dookoła góry Fuji, ja miałem tak, że miałem zawsze ciągle wszystko mokre. Od mhm. startu do mety. I myślę, że to bardzo pomogło. Na innym biegu z kolei, właśnie gdzieś, bardzo często wiesz, na tych biegach przebiega się przez strumienie. Mhm. Nie jesteś w stanie, po prostu organizatorzy tak utrudniają bieg. Nie mm. jesteś w stanie przejść po kamieniach. No więc y, z, zmoczysz te buty i potem wiesz, y, całe zarządzanie y, tymi mokrymi butami, y, jeżeli jest to upalny dzień, to naprawdę trzeba uważać, bo, bo się można, można sobie załatwić stopy. Więc y, wiesz, jaki jest bieg, który. Brałem udział w takim biegu jednym. Też ja mam jakieś szczęście że to takich hardkorowych wyrów. Bieg nazywa się Piekło Czantorii i po prostu zniszczyło mnie, zniszczyło mnie strasznie. Tylko dwa miesiące się przygotowywałem do tego biegu, ale to mhm. są takie trzy kółka po Czantorii. Gdzie, gdzie to jest? Y, to jest ustroń Czantoria Polska. i mhm, okay. y, 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 no i to było to było masakrujące i to była właśnie jesień, listopad. Mhm. No a fuj, nie? Taka fuj. I mega dużo przewyższeń y, i, yy, I tam też biegłem w wąskich butach i też sobie zniszczyłem, zniszczyłem stopy. Ale właśnie jest coś takiego. Ja nie rozumiem, czemu producenci. Być może tych osób z szerokimi stopami nie jest tak dużo. Ale nawet jak, jak jakiś producent wpadnie na to, żeby zrobić szerokie, szerokie buty tutaj w haluksach, mhm. to potem i tak paluchy są takie. Jakby zupełnie tego nie kumam, ale taka jest rzeczywistość. Ja mam dwie marki na świecie. E, które robią szerokie buty dla mnie Jeden to jest Altra, a drugie to jest Topo Athletic I to wszystko to I para jest... mnie kosztuje 700, rozumiesz A buty Salomona możesz pojechać do Piaseczna I za 250 zł kupić buty Ale odpadną ci poznakcie. Tak To się nie opłaca N Nie <śmiech> bardzo <śmiech> Dobra, y, interesuje mnie Z tego co rozumiem, co, co powiedziałeś To bieganie tych biegów to jest głównie mental Czyli fizy fizycznie jesteś w miarę przygotowany, ale główny to jest takie wymaganie mentalne. I jak ja mam też doświadczenia z, z bieganiem, raz mój maksimum to jest przebiegłem godziny na bieżni na siłowni, mhm. więc no, nie są żadne y super osiągnięcia, ale i bolałem mi od razu kolana później. Także też dlatego nie biegam dużo, bo ja jestem po rolkach wyczynowych i moje kolana nie, 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 nie reagują na to dobrze. A przynajmniej może, może nie są wytrenowane. W każdym razie e, mechanizm w głowie, który polega na tym, żeby nie przestać biec w tym momencie, w momencie kiedy już wiesz, że jesteś zmęczony i te, teoretycznie chciałbyś przestać, to jest rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo zauważyłem, że to jest dokładnie ten me sam mechanizm, który czasami, którego czasami doświadczam, siedząc w domu, przy i pracując. To jest dokładnie w mojej głowie, dokładnie ten sam mechanizm. Mm -hmm. I to jest coś, o czym chciałbym z Tobą porozmawiać. Jak, jak, jak wygląda ten bieg? No, bo rozumiem, jeśli biegniesz 28 godzin albo więcej. To od jakiego momentu zaczynasz walczyć ze sobą? To jest trudne pytanie. Na każdym biegu jest inaczej. Mhm. Przy tych długich biegach ogromną rolę. Właściwie. Dobra, to wracamy. Mieliśmy jeszcze jeden mały problem techniczny, pechowy dzień, więc wracamy do pytania. To, to co pyta pytałem, bo nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Pamiętasz? O mental, Dobra, ale to, to. zapytaj jeszcze Dobra, to w takim razie zapytam jeszcze raz. <laughs> <laughs> um, to, nad czym się zastanawiałem, to jak działa Twoja głowa podczas biegania. Mm, no bo jeśli biegniesz 28 godzin, to w pewnym momencie Twoje ciało na pewno zaczyna Ci dawać sygnały, że ok, na dzisiaj wystarczy, chcę już skończyć biegać, i Ty musisz jakby. Biegać dalej i jakby odbijać te wszystkie impulsy z Twojego ciała, które Ci mówią, że i na dzisiaj. Ta. Więc to, nad czym się zastanawiam, to w jakim momencie, już e, wspominałeś wcześniej, że e, to zależy od biegu, ale w jakim, jak, to, jak to mniej więcej wygląda? Zastanawiam się, jak to się rozgrywa, bo to jest kupa czasu. 28 godzin to nie jest tak, że musisz coś robić przed 15 minutą, bo godzinę to jest kupa czasu. Plus cały czas wysiłek fizyczny, więc tak by ten proces twoje, Twojego myślenia, to coś, jest coś, co bardzo mnie interesuje. Mhm. Nie wiem, czy będę w stanie to tak ładnie ty, ty, dla Ciebie rozbić. Ty po prostu musisz chcieć to robić. Mhm. Ym, nie można do tego podchodzić jako do czegoś, ja nie mógłbym, jak do czegoś, co, co musisz, ktoś, co Ci nakazuje, tylko Ty po prostu. Ty, ty wiesz, że robisz najfajniejszą rzecz w ciągu roku, jaką możesz robić. Mhm. Bo prawda jest taka, że. Ja biegam te biegi, i myślę, że wiele osób, które biegam, może to powiedzieć: że to jest tak, że ty doprowadzasz się do tego stanu dużego zmęczenia, bo wtedy ty zaczynasz pracować nad sobą. Mhm. Wtedy następuje ta robota. Mhm. Nie, nie wtedy, kiedy tobie jest fajnie, mhm. tylko wtedy, jak tobie jest niefajnie. Mhm. I tych kryzysów na takim biegu jest bardzo dużo. Mhm. I to, co jest w ogóle niezwykłe, to, że właściwie każdy z tych kryzysów jesteś w stanie w jakiś sposób, nikt ci tego nie powie w jaki, mm -hmm. przełamać. Mm -hmm. Czyli wiesz, czyli biegniesz 50, potem 10 idziesz, mm -hmm. a potem nagle znowu zaczynasz biec. Ja na przykład na takim jednym biegu właśnie dookoła Fuji zrobiłem test, pierwszy raz postanowiłem się przespać, była taka możliwość i się zastanawiałem, jak moje ciało zareaguje po półgodzinnej drzemce? Mhm. Bo normalnie jest tak, że jak biegniesz, położysz się spać, z następnego dnia masz ogromne zakwasy, ból nóg i tak dalej. E, oczywiście balały mnie nadal nogi, natomiast ten efekt był zupełnie inny. To jest tak, jakby głowa ciągle wiedziała, że ty jeszcze nie skończyłeś, w związku z czym nie, twoje ciało nie może sobie pozwolić na totalny rest. Mhm. I, to, I to nastawienie, właśnie. Polegające na tym, że jak stajesz na starcie, to ty widzisz siebie na mecie. Jakby to jest, ten obraz tego, że wpadasz na metę jest no, kluczowy w, tym, w tej całej zabawie. Mhm. Też są osoby, które ich motywuje na przykład y, stawianie kolejnego kroku, tak? mhm. żeby stawiać krok. To też jest duża prawda o ultra, że najgorzej jest się zatrzymać. Zdecydowanie najgorzej. Jak docierasz do punktu odżywczego, o czym nie powiedzieliśmy, ale na tych biegach są punkty odżywcze, mhm. co 20 km średnio na tych długich, to, to ten punkt ty musisz zrobić najszybciej, nas najsprawniej jak możesz. Mhm. Bo najgorsze, co cię może czekać, to usiąść na tym punkcie i spędzenie tam 30 minut. To po prostu czasem trzeba, czasem nie wiem. Coś Musisz zmienić buty, właśnie. Czasem musisz zjeść troszeczkę więcej. Mhm. Czasem po prostu trzeba odpocząć. Ale generalnie lepiej jest na punkcie minimalizować ten czas i od razu ruszyć dalej. To, jest, to są takie kluczowe momenty, takie, takie momenty, że, że możecie to wybić po prostu z rytmu, z biegu z pozytywnego myślenia o tym, że ty do, dobiegniesz do mety. Bo strasznie, wiesz co, są takie biegi, yy, na których ludzie od razu wiedzą. Na przykład bieg 80-kilometrowy, na którym mm. wiedzą, że na 50 mogą zejść. Albo bieg na 240 yy, i wiedzą, że po 130 mogą zejść. Mm -hmm. No stary, no. To jest przecież katorga dla głowy. Jakby, jak sobie ustawić głowę na takim biegu, skoro wiesz, że możesz zejść w połowie? Co to znaczy, wiesz, że możesz zejść? To znaczy, że yy, nie kończysz tego biegu, ale nie dostajesz DNF-a, czyli ty zaliczasz krótszy dystans. DNF to... DNS did not finish. Mhm. Czyli, czyli ty zaliczasz, zaliczasz krótki dystans. Mhm. Wiesz, a, a mnóstwo ludzi jednak biega dlatego skrawka medalu. Dlatego, żeby sobie wrzucić wynik na Facebooka. Takich motywacji jest bardzo dużo. I, i wiesz, dla mnie posiadanie takiej furtki, no jest po prostu takie. Nie, trudne i niebezpieczne. W sensie ja od, pod, od początku muszę wiedzieć, że gdzie jest moja meta. Nie, nie, nie ma bata. Jeżeli nie mam jasnej wizji i nie jestem przygotowany fizycznie, to wolę po prostu nie stanąć na starcie takiego biegu. Są oczywiście biegi krótsze, które traktuję treningowo, i, i tam nigdy nie, nie zszedłem z takiego biegu typu 50, 60, 80, mhm. ale, ale wiem, że. Mm, wiem, że nawet jakbym zszedł, to by się nic nie wydarzyło. Bo czasem po prostu pewne rzeczy trzeba przetestować. Obuwie, swoją formę, czyli na przykład zaczynasz ten bieg i zaczynasz w pewnym momencie mocno cisnąć i sprawdzasz, kiedy pękniesz. Jakby, gdzie ty jesteś w danym momencie w treningu. Mm -hmm. y albo na przykład, wiesz, co dla mnie, dla warszawiaka, wiesz, to jest, to, to jest też kluczowe, że ja biegam po górach, ale jestem z cholernej Warszawy, nie? I o ile mogę sobie na siłowni, czy na, na skarpie warszawskiej potrenować siłę, jeśli chodzi o podbiegi. Mhm. No to jeśli chodzi o zbiegi, to jest bardzo trudno. Można sobie zbiegać z tej skarpy, wiesz, te 100 metrów z Agricoli, ale na, wiesz, ale tu lecisz po równym asfalciku, a tam po górach korzenie, kamienie, liście, mokro często, ślisko. Yy, I nauczyć się dobrze zbiegać w mieście, to po prostu niemożliwe, nie? Mega trudne. Wiesz co? Um... Myślę sobie dalej o, o tym, jak y, nie skończyć tego biegu. I jest jedna rzecz, która przyszła mi do głowy. Trochę głupio mi o tym mówić, bo ja nie tak. robię dystansów, a nawet y, troszeczkę podobnych do ciebie. Ale odkąd pracuję z trenerem i trener rozpisał mi cardio, w zależności od tego, czy mam go zrobić pół godziny, czy mam go zrobić 45 minut, tak wchodzę na cardio, to nie mam żadnej możliwości, że ja nie zrobię tego czasu. Mhm. I. Z tego, co ty opowiadasz, to chyba u ciebie to działa w podobny sposób, tylko że 28 godzin. Nie, tak, to jest ta sama zasada. Mhm. Dlatego też niektórzy, niektóre osoby muszą mieć trenera, mhm. bo to dokładnie tak działa: muszą mieć kogoś, przed kim się rozliczają. Mhm. I to jest tak, to jest bardzo duży motywator. Niektórzy, niektóre osoby nie mogłyby trenować. Wiesz, tak jak ja teraz trenuję, przygotowuję się do tego biegu, yy, właśnie dzisiaj zamknąłem tydzień kilometrażem 124 kilometrów. Jakbym nie był w stanie się sam zmotywować do tego, mm -hmm. yy, no to bym po prostu się nie przygotował dobrze do tego biegu. Ale ja wiesz, mam, sw mam swoje doświadczenie z trenerami, teraz się, że tak powiem, trenuję sam mm -hmm. i jest mi z tym bardzo dobrze. I, 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 po, i po prostu, ale to też, no też trzeba jakieś tam doświadczenie zebrać, żeby, żeby takie rzeczy móc, móc robić i, i potrafić robić. Także tak, to, jest, to są te same mechanizmy. No. Powiem ci głupia rzecz. Uh -huh. Pompki. Bardzo ważny tak naprawdę trening uh -huh. we wszystkich sportach. Robienie pompek. Uh -huh. Nienawidzę ich robić. Szczerze nienawidzę ich robić. Wiesz co mnie motywuje? Zciągnąłem sobie taką głupią apkę. Kładę ją na pod klatką piersiową na podłodze i lektor do mnie mówi Dobrze! Dawaj! Jeszcze no 10! Tak. Jeszcze siedem, Jeszcze 6! Jeszcze 5! Jeszcze 4! I robisz kurde te pompki! Okej, okay, tego się no, nie... no naprawdę, bo ktoś do ciebie gada. I uwierz mi, jak czasem sobie nie chce mi się brać w telefonu, przecież zrobię te pompki, Aha. no to nie idzie tak łatwo. No. Tak. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę. Są takie rzeczy, właśnie takich, których nie lubisz robić, że czasem po prostu wiesz, potrzebujesz tego, mm -hmm. tego takiego czynnika zewnętrznego, który cię zmotywuje. I ja swojego czasu pracowałem na kamerkach. Jest taka apka, gdzie masz kalendarz i bukujesz sobie kalendarz z innymi ludźmi. I jedyne co robisz z tymi ludźmi, to witasz się z nimi? Mówisz, ja dzisiaj robię to ta osoba robi to i to i siedzicie sobie. I to, ja mam dwa monitory, więc pokazuję, że ona, ta osoba siedzi tutaj i widzę twarz tej osoby. Mm. I wiem, że teraz głupio mi nie, nie skończyć roboty, bo ta osoba tam siedzi i też ona pracuje. Także to jest też coś, co, co robiłem w tej kwestii. No. No tak. um, co, do, co do tego biegania, czyli... Uh, więc jakby ci jeszcze opowiedzieć o tym mentalu. Ja ci nie powiem, jak sobie radzę z krycami. Po prostu przychodzą gorsze momenty. Po prostu trzeba je czasem przeczekać, najnormalniej w świecie. Mhm. Mieć tę świadomość, że teraz się zaczyna praca nad sobą. Bo tak naprawdę w trakcie tego biegu. Na starcie ty jesteś wiesz, jak, jak dobrze mm, zawinięta cebulka, nie? a mhm. potem lecisz i ci odpadają te listki. Mhm. I zostaje na samym końcu taka. Po prostu jesteś odarty ze wszystkiego przy dużym zmęczeniu. I zostaje ci tylko na końcu, wiesz, taka, taka wola dotarcia do tej mety. Nie? I, i, I jakby, i potem w ogóle docierasz na tę metę, i, i dowiadujesz się, wiesz, bardzo dużo rzeczy o sobie. Okazuje się, że strasznie mało rzeczy w życiu potrzebujesz, tak naprawdę, do, do, do szczęścia. Mhm. Głupia herbata ci robi, wiesz, robotę z dnia. I. i no, to jest, to, jest, to jest fantastyczne, jakby, jakby docierasz do, do swojej istoty, nie? jako człowieka. Jakby wiesz, te, te wszystkie ego, jakieś chęci, pragnienia, problemy to wszystko jakby wiesz, gdzieś odchodzi. Yy, I ty docierasz do, 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 do treści, do tego, kim jesteś. Okej, okay. dużo osób właśnie opowiada o tym, że. Można się bardzo wiele nauczyć o sobie. Ja się szczerze mówiąc trochę martwię, że kiedyś padnę na pomysł, żeby biegać ultra, mm. um, bo pamiętam, że jak biegałem, bie bieganie 45 minut dla mnie to było dużo i biegałem sześć razy w tygodniu 45 minut, co było jakieś 6 czy 7 kilometrów, mm -hmm. co dla mnie było dużo, mm -hmm. bo nigdy wcześniej nie biegałem. I w pewnym momencie pamiętam, że biegałem te 45 minut i brakowało mi, bo było mm -hmm. mi kompletnie mało. Mm -hmm. Także. Wydaje mi się, że kontynuując taki proces i jakby biegając więcej, 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 jest, byłbym w stanie wpaść na taki pomysł, ale zawsze myślałem o tych stopach i myślałem sobie, kurde, to jest. Nie przejmuj się tymi stopami. Nie przejmuj się. Nie wyobrażam sobie, jaką biec 20 km z kompletnie rozwolonymi stopami bez pewności. Jest... Ale, ale w ogóle nie słuchaj tych opowieści. Nie, nie słuchaj tych opowieści. Zacznij od maratonu, od półmaratonu, jeśli w ogóle cię jara bieganie. No. Mhm. I wiesz, małe kroki, no. Okay. A potem sobie rozkminisz ten sport i, i dobierzesz sobie buty. W ogóle się... Okej. Okay. Może, no. może po prostu za, za dużo o tym myślę. Zamiast Ty po chyba, tak. chyba tak. To jest tak, znaczy ja to wszystkim mówię. Ty musisz tego chcieć. Mhm. Jak to będziesz chciał, to zrobisz. Właśnie jeszcze jedna rzecz, którą słyszałem u ciebie w podcaście, to że opowiadasz o tym, że musisz lubić, robić, lubić trasę. To było dla mnie kompletnie nie do pomyślenia, bo gdybym mm -hmm. ja miał iść biegać, to po prostu biegłbym i nie, nie obchodziłoby mnie za bardzo, gdzie biegnę. Natomiast to było niezaskakujące, i teraz, jak sobie o tym myślę, że rzeczywiście musisz siedzieć 28 godzin gdzieś, to, że to powinno ci się tam podobać. Tak. I to jest coś, co Ty powiedziałeś, że jeśli ta trasa Ci się nie podoba, to najprawdopodobniej nie przebiegniesz. Yy, po prostu się nie mnie zainteresuje nawet. Aha. Czyli chodzi o widoczki? Tak, chodzi o widoczki, ale chodzi też o. Yy... O atmosferę, jaką biegnie się ze sobą, mm -hmm. o klimat, o historię tego biegu, mm -hmm. o teren, po jakim idzie. To są, to są wszystko ważne rzeczy. Wiesz, y, wielu z biegaczy, którzy teraz biegają wiesz, po, po górach po 100, 200 i więcej, to jest tak, że oni byli kiedyś dziećmi mm -hmm. y, i, i łazili po tych górach. I ja również. I teraz wiesz, Mija te 30 lat, i oni zakładają buty biegowe, i nagle pokonują. Pokonują te góry, przez które wcześniej musieli iść tydzień, pokonują w jedną dobę. Nie? I, i to, jest takie, to jest taki powrót trochę nie? Do, tych, do tego dzieciństwa, mm -hmm. do tych wspomnień. Wyobrażasz sobie, do czego człowiek jest zdolny, jak bardzo się zmienił, że teraz robi to samo w tym samym miejscu, ale zupełnie inaczej że spełnia się robiąc to i przekracza siebie. Mhm. To, są, wiesz, to są, to są fajne rzeczy, no. To jest jedna motywacja. Inna to jest właśnie, to są widoczki, no. Pięknie się biega w polskich Tatrach. Pięknie się biega wysoko w Alpach. To są trudne biegi, bo tam jest jeszcze, no jest wysoko nad poziomem morza, więc tego powietrza jest mniej. Mhm. Ale, no... Tak, no to bo, wiesz, czasem wystarczy, że przeczytasz książkę z fajnym opisem i ty już kochasz ten bieg, jakby. To nie jest tak, że to dla mnie, ja mówię o sobie oczywiście, to nie jest dla mnie wszystko jedno, gdzie ja gdzie mhm. się zedrę, wiesz, do, do, do dętki. No, no, nie, nie, to nie jest wszystko jedno. Dla mnie są ważne. Ważna jest historia biegu. Nie wiesz, bieg, który ja bym chciał pobiec, to jest taki bieg w Stanach. Hard Rock 100, na który się bardzo ciężko dostać, ale tamte góry po prostu są przepiękne. Jest piękna historia, bo w tych górach przez całe lata siedzieli poszukiwacze złota. I tam, gdzie się nie ruszysz, to masz ślady ich osad, kolejki górskie jakieś stare rozwalone chaty, jakieś tory, wiesz, wywalone yy, i to są wielkie, dzikie góry. Jeszcze w Stanach to jest piękne, wiesz, to jest obszar public lands, czyli to są takie tereny, gdzie ty możesz pójść w te góry i, i robić tam dosłownie wszystko, co chcesz. Mhm. Yy, są totalnie dzikie, tak naprawdę je, największy problem jaki masz, to że spotkasz dzikie zwierzę, natomiast yy, jest mała szansa, że spotkasz człowieka. Który, notabene, jest bardziej niebezpieczny niż jakiekolwiek zwierzę, uważam. Więc... W takim mm. miejscu spotkać człowieka... <laughs> Wiesz, no może to być jakiś ultra, ultra runner, ale, ale może też być ktoś nie do końca fajny. Mm -hmm. W każdym razie... Mm, no, tak, trzeba kochać tę trasę, na którą, na którą się staje, tak? Przynajmniej ja tak uważam. I ponieważ... Też uważam, że tych biegów nie należy biegać zbyt dużo w ciągu roku, bo po prostu można się wykończyć. Są ludzie, którzy biegają ultra, wiesz, kilka lat i potem odchodzą, bo się kończą po prostu. No, mhm. Fizycznie nie są w stanie, za dużo na siebie biorą. Więc sko skoro biegasz tych ultra jeden, dwa, góra, trzy biegi rocznie, to, to wybierasz je tak dosyć emocjonalnie, no tak? To musi być bliskie to dla ciebie. dla ciebie. No. Jestem zaskoczony, szczerze, mówiąc tym, jak o tym opowiadasz, i tam, tym, jak, je, jak na tobie to nie robi kompletnie żadnego wrażenia. Mm, nawet jeśli to robisz. Jakby nie, nie odbieram od ciebie takiej dumy, że przebiegłem 140 km. Jestem zajebisty, tylko opowiadasz o tym jako, to, jako fajne przeżycie, jako coś fajnego, jako coś przede wszystkim nietrudnego, czego się w ogóle nie spodziewałem, więc stąd wpadło mi do głowy pytanie. Słuchasz Richarda Ola. Ja się ostatnio zastanawiam, jak. Yy... Amerykanie trochę inaczej opowiadają o rzeczach. Zwróci, zwróciłeś na to uwagę. Jeśli słuchasz elicarola, to na pewno słuchasz tam dużo ultra Jestem ciekawy z twoich doświadczeń podcastowych, jakbyś porównał to, jak Polacy się o tym wypowiadają, a to jak opowiadają tak mega barwnie, i dogłębnie Amerykanie. Hmm. Zauważyłeś coś takiego? Wiesz co, ja nie zauważyłem jakichś dużych różnic. Okay. Szczerze ci powiem. Nie mam takiego odczucia. I jeszcze Rich Roll do tego nie, już długo nie rozmawiał z żadnym ultrasem. Kortney dowolter od razu się, od, ostatnio się pojawiła, ale ja ją bardzo dobrze znam i, i ten wywiad jakby niczym mnie nie zaskoczył za bardzo z tego, co wiesz Co? Oni, to jest wiesz, troszkę problem polega gdzie indziej. W tych Stanach oni po prostu umieją opowiadać. Bardzo dobrze opowiadają. Oni powiedzmy. dobrze gadają i wyobraź sobie, tam nie ma e, U i mhm. nie ma. Mhm. E, ale oni po prostu tego uczą się w szkołach. Oni mają zajęcia z prezentacji, z dykcji. I wiesz, no. W szkołach mają takie rzeczy? Tak, tak, tak. tak mam, ja mam przyjaciela, który mieszka w Stanach i dokładnie to potwierdza. Także mhm. bardzo dużo jest samodzielnych. Występów przed klasą, mhm. y, omawiających jakiś temat. I y, y, to mnie najbardziej porusza w tych amerykańskich. Stary, zobacz, przecież taki Rich Roll, Rogan też, którego już nie słucham, bo był za Trumpem i go w ogóle wykasowałem. Nie, nie, taki... był, nie był za Trumpem, tak dla jasności. No. Ja go słucham bardzo dobrze. No dobrze. Dla, dla mnie był i mam takie treści przemyca bardzo niefajne. No i źle mówi o weganach. Też czasem żartując, Pod, ale... pośmiechuję się. Ale no, żre miecho po prostu i mówi o tym, że miecho jest najlepsze. A, tak przecież, jest. a przecież krowy pierdzą i bekają metanem. Mówmy się. Nie powinno się mięsa. Okej. Okay. Dzięki. Każdy wybiera po swojemu. Tak jest. <laughs> tak jest. E, ale cieszę się, że mogłem to powiedzieć. <laughs> Także zobacz tego Richarda Rola. On ma półtora godziny odcinki, mm -hmm. i ja nie widzę tam, żeby ktoś coś montował. Oni nie montują, oni to nagrywają live. Nie? No i sobie no. wyobraź, jak oni mówią: że mówią dynamicznie, na temat, e, że to płynie. Okej, okay, nie wszystkie rozmowy są świetne. Mm -hmm. Ale pod względem techniki wypowiadania słów, to po prostu jest bezbłędna. I co jest najdziwniejsze, to ich język, język jest dużo prostszy niż nas. No, tak? jest prostszy. Mają dużo mniej słów. Tak. Więc teoretycznie powinno być im się ciężej wypowiadać. A my mamy taki wspaniały język i dużo, a może nawet przez to nam gorzej idzie. Nie wiem, ale ja na to zwróciłem uwagę, właśnie. I często słucham. Ja zacząłem chodzić na dżudzicu, właśnie, przez to, że mhm. e, słucham podcastów. No i poszedłem na to jiu-jitsu, słucham jednego podcastu Rogana, gdzie on opowiada mega, mega barwnie o tym jiu-jitsu, No i słucham drugiego, który Joko, taki żołnierz z Sealsów, też bardzo barwnie o tym opowiada znam z, drugim, znam, znam, znam. z drugim gościem, którym prowadzą. No i poszedłem na to jiu-jitsu, fajny trening, zwykły trening sztuk walki. Wracam sobie i myślę sobie, kurde. Coś tu nie gra. <noise> ja tu się spodziewałem jakichś fajerwerków przez to, w jaki sposób oni zapowiedzieli całą tą sytuację, natomiast poszedłem i to dla mnie jako, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem Polakiem i w inny sposób się wypowiadam, czy z czego to wynika, ale dla mnie to był po prostu kompletnie zwykły trening i to jest dokładnie to, co widzę w tobie, kiedy opowiadasz o tych ultra, kiedy ja się nasłuchałem Kuginsa, no, słuchałem też Rola i słuchałem innych jakichś ultramaratyńczyków, którzy opowiadają, że to, że, takie, że takie, taką walkę ze sobą przechodzą, że jakieś niesamowite rzeczy o tych stopach i... Jak sobie myślę, kurde, to musi być najtrudniejsza rzecz wszechświata, żeby coś takiego powiedzieć. Natomiast spotykam się z tobą i widzę, że ty masz to samo podejście, właśnie, że to jest takie normalne, że po prostu biegamy, tak. lubimy to i to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest coś, co to, to znowu wzbudza moje zainteresowanie, tak jak w tym moim jiu-jitsu, Skąd się to bierze? Czyli ty, według, ty, czyli ty mówisz, że to jest kwestia wypowiadania się? Y tak, ja myślę, że oni po prostu potrafią mówić i się zacząłem zastanawiać w ogóle, czy Rich Roll i inni ci duży, duzi podcasterzy nie wybierają gości pod tym kątem. Czyli, mm -hmm. bo na pewno są Amerykanie, którzy po prostu mam roczą, coś tam mm -hmm. pod nosem. Ale nie wiem, właśnie to, to mnie też ciekawiło zawsze. Na ile Rich Roll, researchując swoich rozmówców, bierze pod uwagę to, jak oni się wypowiadają? Mi się wydaje, że. Rogan nie bierze z tego, co mówi. Rogan to nie bierze. Mhm. On mówi, że czasami zaprasza gościa po prze, prze, przeczytaniu kilku tak. zdań. Tylko, że on robi cztery w tygodniu. To ciężko zryszacować <laughs> wszystkich dokładnie, ale wciąż. Ale on też mówi, że niektóre są po prostu kujowe. E, <laughs> co to nie zawsze wychodzi. Także no, to jest coś, co, co, co mnie zastanawia. Ta różnica w podcastowaniu, bo słucham takich podcastów i później wiem, co robię i myślę sobie, kurde, to jest o tyle gorsze od tego, czego słucham. To jest normalne, bo dopiero zacząłem. Uh, ale zastanawiam się nad tymi różnicami bardzo często. I to jest fajne, co mi powiedziałeś o tej szkole, że oni się tego uczą w szkole. Um. Tak, ale oni też wypuszczają bardzo dużo marnych odcinków. Wiesz, Rich też wypuszcza ostatnio bardzo dużo odcinków, nie wiem, 6 czy 7 w miesiącu. Może nawet więcej. Mhm. I to jest tak, że no wiesz, są odcinki średnie też. Mm. Także są, czy on czasem zatrudni, zatrudni. On czasem zaprosi bardzo ciekawego naukowca, który po prostu leci takim technicznym językiem i mówi tak szybko, że ty nawet nie jesteś w stanie. No fajnie, super inteligentny gość, mądry i naprawdę zna się na swojej działce, ale no jest, nie jesteś w stanie za tym podążać. Po prostu za dużo informacji dla osoby, tak, która jest laikiem. Tak, Jak są jacyś w fizyce, astrofizyce urogana, to też czasami tak. przesuwałem tego. Myślę, tak. I tak. tutaj powinna być osoba taka pomiędzy, która zna trochę temat, ale też umie to przedstawić, umie tak, to opowiedzieć, tak. umie to sprzedać, mówiąc brzydko. Rogan tam czasami tłumaczy coś na swój sposób i właśnie udaje. <grym> tak. Mam wrażenie, że specjalnie udaje głupiego trochę, żeby. Absolutnie on udaje głupiego. On wie, jakby do kogo on dociera z tym podcastem, mhm. i bardzo dobrze mu to wychodzi. Bardzo dobry. To akurat jest jedna rzecz, którą bardzo w niego cenię. Że on potrafi duży temat sprowadzić do prostych słów dla prostego mhm. no, Tak. To jest ciekawe. Myślałeś o tym, żeby pracować nad wypowiadaniem się? Nie. Szczerze. Nie myślałem. To nad czym myślałem, to myślałem nad szkołą improwizacji. Czyli jakiś teatr? Tak. Mhm. Bardzo, bardzo lubię chodzić do um, klubu komediowego, który się mieści w Warszawie przy, przy placu Zbawiciela. Mhm. Tam się wchodzi do takiej małej piwniczki i tam się odbywają przedstawienia i oni prowadzą kursy improwizacji i uważam, że to by było coś, co by mogło mi pomóc w, w podcastowaniu. Bo ja często mam coś takiego, że um, jak rozmawiam z gościem, Jestem taki mega, mega jestem zasłuchany i staram się wychwytywać pewne rzeczy, okazywać ciekawość i tak układać pytania, żeby odnosić się do tego, co, co ktoś powiedział. Że po tym, jak mam wejść i coś powiedzieć, to jest tak, tak się przytykam, dobieram mnie te słowa, co trzeba w ogóle. No, bardzo źle to yy, brzmi. Mhm. Bardzo rzadko dogrywam, nie wiem, nie wiem, czy. Kilka razy zdarzyło mi się, że coś dograłem, żeby w tym słowie wypaść lepiej. Albo mhm. nawet nie wypaść lepiej, tylko żeby moje pytanie było jaśniejsze. Mhm. Bardzo rzadko to robię, ale bardzo chciałbym być w tym lepszy. I, yy, i tak sobie wymyśliłem, że szkoła improwizacji może mi pomóc. Okej, okay. ja się zastanawiałem. Szukałem sobie nawet jakiegoś coacha do wypowiadania się, ale chyba nie za bardzo są tacy ludzie. Jedyny jedynie jak ich znalazłem, to jesteś coachowie, którzy przygotowują do prezentacji biznesowych. Mm -hmm. I kasują 1200 i więcej za dzień. Także. Tak. Od... tak, ja też kiedyś rozmawiałem z jednym coachem, który coachuje ludzi przed ted TEDem. Mm -hmm. ale, ale on zdecydowanie mi powiedział, że on pracuje z osobami, które mają powiedzieć konkretny tekst. One nie pracują z osobami, które muszą szybko zareagować na to, co się dzieje. A nasza praca dokładnie na tym polega. Mm -hmm. Dlatego pomyślałem o szkole improwizacji. Okay. Ja e, słucham też takiego gościa z Anglii, Chris Will X, że ma Nika. Mm -hmm. e, bardzo, bardzo dobrze się wypowiada. Nawet był u niego Jordan Peterson i później na kolejnym podcaście opowiadał, że właśnie się, mm -hmm. świetnie się wypowiada. Mm -hmm. I to, co powiedział, to, że zaczął 3 lata temu i po prostu robi te podcasty, robi podcasty, robi podcasty i wypowiada się i trenuje. I zaczyna mu to wychodzić. I myślę, że to jest najsensowniejsza tak. to po prostu praktyka. Tak. Ja, ja też jak nie, nie dogrywałem jeszcze ani jednego kawałka i po prostu z góry założyłem, że jeśli powiem jakąś głupotę, albo jeśli powiem coś, co było nie do końca zrozumiałe, to taki na ten moment jestem i takie nagrywam podcasty. Ja też wychodzę z takiego założenia. Nikt nie musi ich słuchać. To nie to. Po prostu wiesz, robimy to dla fanów, robimy to po godzinach, jakby. Nie sądzę, żeby ktoś od nas wymagał jakiegoś mega super profesjonalizmu i przygotowania, jakbyśmy byli dziennikarzami w telewizji albo w radiu. No. Poza tym też w tym jest trochę takiej naturalności. To jest fajne po prostu. No, wiesz, Generalnie podcasting dla mnie w porównaniu z mediami mhm. szeroko, y, szerokimi, takimi jak telewizja czy radio, to jest w ogóle petarda. No, bo jak ja odkryłem nagle rozmowy, które trwają dwie godziny... A nie, że treść jest po prostu wzięta, poprzycinana, powyrywana z kontekstu, umieszczona w 10 czy 15 minutach, czy nie daj Boże 5. Mhm. No to stary, to to jest po prostu inny świat. A ja mam czas, żeby tego słuchać. Ja jeżdżę samochodem, ja biegam, ja pracuję i czasem w trakcie pracy, chociaż w trakcie pracy to ciężko się słucha, jednak to wybija, ale, mhm. mm, ale ja mam czas, żeby słuchać tych podcastów, więc ja to mega, mega doceniam. Jakby nie jestem w stanie poznać osoby przez jakąś wycinkę i sklejkę w radiu. Jestem w stanie dowiedzieć się informacji, ale nie jestem w stanie poznać osoby. I też wydaje mi się, wydaje mi się, to jest z tego, co słucham w podcastach, to, żeby się czegoś nauczyć, musisz lubić coś. I bardzo ciężko zbudować Twoją relację z gościem w 15 minut w telewizji. Natomiast jak słuchasz kogoś przez dwie godziny, to jesteś w stanie zbudować tę relację. Zwłaszcza jeśli taki Rogan czy ktokolwiek mhm. e przedstawia tę osobę właśnie w taki autentyczny sposób. Czasami słuchałem jego podcastów i przychodził do niego jakiś naukowiec, a on go pyta, jakiego lubi łódka z kurczaka. Co ja tam Zapytanie do naukowca. I zaczynają sobie gadać, że ten gość lubi były chrupiące łódka i że bla, 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 że w KFC ostatni jadł. Po prostu to jest dla mnie niesamowite, ale widzisz, ja to zapamiętałem. Do tej tak. pory to pamiętam. Słuchałem tak. tego pewnie jest dwa lata. No albo ten rogan jest znudzony strasznie tą robotą. Nie? No sobie musi to jakoś. To na pewno też. No i też mówię, że jest zierany wieczorem. <laughs> to inna sprawa. <laughs> to inna sprawa. Tak. Ale on jest w to dobry. Bardzo, bardzo lubię go słuchać i mam wrażenie, że dobrze się wpasowuje w. We... W mój charakter, więc mm -hmm. myślę, że to, to jest też ważne, dlatego wszyscy słuchają innych podcasterów i dlatego wydaje mi się, że to jest dobre, żeby tych podcasterów było mnóstwo, bo nie wszyscy mogą słuchać Rogana. To jak ty mm -hmm. powiedziałaś, tobie przeszkadza to, że się śmieję, że jestem wegan? Mi nie przeszkadza, bo nie jestem weganem. Nie, on po prostu, mi jego mental przeszkadza, On jest, pff, on jest niby inteligentnym facetem, mm -hmm. a czasem jest tak strasznie ograniczony i tak strasznie spłaca problemy, że po prostu uznałem, że on zaczyna mnie ciągnąć w dół, jak go słucham, mhm. jak słucham jego mentalu, po prostu. Okej. Okay. No. Czyli podałbyś jakieś. Nie, nie podam ci teraz. Mhm. Nie podam. To jest takie ogólne wrażenie, wiesz, mhm. sposobów, w jaki on zadaje pytania, w sposób, w jaki on komentuje niektóre wypowiedzi, że po prostu uznałem, że mnie to nie rozwija. Wiesz, kiedyś mi się to podobało. Inaczej, na początku nie lubiłem Rogana, potem go lubiłem, a potem go totalnie odstawiłem. Mm -hmm. Jakby nic. Ale wiesz, no, takie perełki, jak wywiad z Zilonem Maskiem, to wiesz, no to są po prostu. On ma kilka takich złotych strzałów, mm -hmm. które powinny, powinny być w... i na pewno znajdą się, w... <laughs> jeśli coś takiego jak historia podcastingu powstanie, no to, to on ma kilka kapitalnych absolutnie odcinków. Mm -hmm. Poza tym, sam fakt, że każdy chce do niego przyjechać stary, to już jest dużo, nie? To on ściąga takie, takich ludzi, właśnie jak Ilon czy inni, czy, czy którzy po prostu. No, no. Czasem warto, wiesz, on ich sadza na te dwie, 3 godziny i ty naprawdę jesteś w stanie poczuć tę osobę, no? Mhm, dokładnie. Kim ona jest. I też zauważyłem, on ma niesamowitą umiejętność sprawienia, że ci goście, albo, albo oni są tacy wylewni w Stanach. Nie jestem pewien, czy, bo chyba jak słucham innych, to nie jestem do tyle wylewni. W każdym razie on potrafi coś zrobić, że ci goście po prostu opowiadają i zaczynają płakać czasami. Po prostu... Wiesz co, to wrócę do twojego poprzedniego pytania. Mhm. Generalnie uważam tak, tu się zgodzę, że Amerykanie uwielbiają mówić o swoich problemach. Mhm. Bardzo. Mhm. I inni Amerykanie uwielbiają tego słuchać, mhm. że ktoś właśnie upadł, ale się podniósł. To jest ważne, żeby się podniósł raczej. Mhm. Um, o swoich porażkach, o jakichś traumach życiowych. Mhm. Wiesz, byłem w więzieniu, nie wiem, zmarło mi dziecko. Yy, zmarł mi bliski, bliski znajomy przyjaciel. Wiesz, no to są takie tematy, które po prostu oni uwielbiają o tym mówić, uwielbiają. Uważają, że dzielą się czymś ważnym. I, i, i dla nich to jest ważne. Dla mnie prostu. też. Ja, no. ja lubię słuchać takich rzeczy są też moje pytania, bo okres takie, okay. co mnie zauważyłeś. <laughs> Ale jest jedna rzecz, która mi się ostatnio nie spodobała w roganie. Miał, mm. miał tą kobietę Joemi Park, dziewczynę, z, e, która uciekła z Nord Korei, Korei okay. Północnej i opowiadał w jednym podcaście, że prowadził ten podcast i słucham tego podcastu i nawet jak ona coś opowiada, to on robił tak. Mm -hmm. Jakby ciężko było mu przyjąć te informacje, które ona opowiadała. Straszne, straszne, straszne historie opowiadam. Bardzo polecam, żeby sobie ludzie mhm. posłuchali. Po czym po tygodniu przyszedł do niego Andrew Schultz, komik, mhm. i zaczął się z niej śmiać, że, mhm. kłam, że kłamie i że ma wielkie cycki, i że fajnie się tego, tego oglądało. Mhm. I widziałem, zro, zrobił taką zlepkę z tego ten Andrew Schultz u siebie na mhm. a, Instagramie i widziałem, że on no, nie to bardzo chciał się z tego śmiać, bo on był po prostu głupio, bo głupia się z tego śmiać. Ale jednak jest komikiem i myślę, że to właśnie przy, przykrywa to jego. A, no, niby taką tak. Poważ no. Taką, taką poważniejszą. Ale... Niby jest komikiem, ale często z niego taki prost, taki dupek wychodzi po prostu. No i to jest. Tak jest. Myślę, że dojdę kiedyś do poziomu, kiedy zaczniemy to drażnić. No, znaczy, jest. to <laughs> ja dobrze. Jest dość... w nim dużo dobrego, więc Spoko. Tak myślę. Ja też jestem od ciebie dużo młodszy, więc to... <laughs> mam czas. Kto nie jest młodszy ode mnie, tak się wiesz. story of my life, że tak powiem. Historia mojego życia, że gdzie się nie, nie ruszę, to dookoła są ludzie 10 lat młodzi. Właśnie. Jedna rzecz, którą słyszałem o Ultra, to że nie spotkasz tam młodych ludzi, czy to prawda? Zdecydowanie tak. Przyciąga 35 plus ten sport. Natomiast dużo młodych i fajnych i szybkich biegaczy jest na krótszych dystansach, takich 20 do 40 kilometrów. Mhm. Mhm. Z czego myślisz, że to wynika? No z tego, że... Wiesz co, to jest sport, który generalnie przyciąga ludzi z problemami. Umówmy hmm. się. Nikt normalny nie pójdzie, wiesz, łoić po górach. Bo po co? Jakby, okay, co czyli, mu to daje? Czyli po, Przecież to... dla każdego normalnego człowieka bieganie, tak jak dla ciebie, 45 minut dziennie, to jest wszystko, co ty potrzebujesz, żeby być w formie dobrej. <laughs> nie oceniasz mnie teraz. <śmiennie> nie, żartuję. No, to, 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 że w ogóle to robiłeś, to już jest gigant, nie? Uh -huh. To już w ogóle jest bardzo dużo starych. Gdyby każdy tak robił, to świat byłby lepszy. E, ja oczywiście to, co robię, te moje treningi, te, te, to jest po prostu... Tak jak kocham ten sport, tak uważam, że to jest chore i przegię... to jest przegięcie pały, nie? W końcu mi się udało do tego dotrzeć. <śmiennie> I każdy, kto to robi, ma problemy. No więc... Uh -huh. Starsze osoby mają tych problemów więcej niż te młodsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzecz jest taka, że starsze osoby yy, nie są w stanie konkurować z młodszymi na krótkich dystansach, mhm. dlatego wybierają dłuższe. Mhm. I jest naturalną tendencją, że jak ktoś jest młody i biega krótsze dystanse, szybkie, to potem z czasem zaczyna biegać dłuższe dystanse wolniej, mhm. no bo po prostu już nie jest w stanie konkurować z tymi młodymi. No to nie wpadłem. Bo niestety, znaczy niestety, no to jest tak, że to jest bieganie, to jest sport. Jeżeli ktoś robi rywalizację w tym wszystkim, dlatego mówię, że ja nie jestem sportowcem, uh -huh. to dla niego tempo tego biegu jest bardzo ważne. Uh -huh. Jak zaczyna być ważne, to, zaczyna, to zaczynasz wybierać takie imprezy, na których ty wypadniesz dobrze. Uh -huh. I no i się... masz odpowiedź. Jak ktoś po prostu ma y, troszeczkę więcej lat i nie jest w stanie dotrenować, no to pójdzie w długość. Mhm. Jeszcze jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę, słyszałem o tych hmm. ultra, to że starsi ludzie. Ale co, co, co ciekawe, gościu, Joe DeSania, kojarzysz gościa, który nie. Kojarzy, um, robi swoje, swoje własne biegi w Stanach? Mhm. Mówił, że bardzo dużo samotnych matek przychodzi na te biegi. I że jest nawet jakiś bieg w Stanach, który nazywa się Samotna Matka. Single Mother. To ciekawe, nie no? słyszałem o tym. I to też by jakby zgadzało się z tym, co powiedziała, że ludzie z problemami... Bo, bo, bo tak, no. To jest wiesz, świetny, świetny sposób, żeby Odreagować. poradzić sobie ze sobą, żeby mhm. przemyśleć pewne rzeczy. Mhm. E, tak naprawdę, wiesz, to jest śmieszne. My w, w, człowiek doszedł do tego, że komfort jest jakimś naj, najwyższą formą wręcz człowieczeństwa. Mhm. Że wygodne mieszkanie, wygodny samochód, do czego człowiek dąży, no do tego. No jak tego nie masz, to... Bo po co ty pracujesz de facto? No po to. Żeby, ten, żeby zasłużyć w pewnym sensie na ten komfort. I, I zobacz. A prawda jest gdzie indziej w ogóle. Prawda jest poza tym komfortem. Jakby ty skupiając się na dobrach doczesnych, jakby Kompletnie rozmijasz się z tym, co jest ważne w tym życiu. Oczywiście, dla, wiele osób, dla wielu osób ten komfort jest autentycznie ważny. Mhm. Ja nie mówię. Dla wielu osób to jest cholernie ważne, na przykład, posiadać pieniądze w banku. To jest tak, jak dla mnie bieganie jest ważne, to dla innych po prostu rzeczy finansowe, materialne też są ważne. Tak mhm. naprawdę ważne. To nie to, że to jest ten, tylko to jest naprawdę ważne. I jeżeli wiesz. W każdym aspekcie życia można się spełniać i do każdego aspektu życia można podchodzić poważnie, z pasją. Ale inną rzeczą jest, jak lecisz na jakimś cholernym autopilocie. I robisz coś, bo wszyscy tak robią. I mhm. robisz coś, bo rodzice ci powiedzieli, że tak trzeba. Albo bo się boisz tego, co powiedzą inni, jak robisz coś innego. I w ogóle boisz się spojrzeć w lustro, w lustro i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteś. Mhm. Okej. Okay. I ja jakby z tą postawą nie tyle walczę, ile e, uważam, że ludzie w większości po prostu nie wiedzą, nie wiedzą, kim są. E, I takie, a takie biegi ultra bardzo pomagają odpowiedzieć sobie na to pytanie. I nie są wcale czymś e, niesamowicie trudnym. To jest wszystko do zrobienia, tylko jakby trzeba w tym zobaczyć sens, nie? Mm -hmm. My nie, ludzie, którzy to robią, nie są nad ludźmi, nie są supermenami, nic absolutnie z tych rzeczy. Jakbyś sobie poszedł na przykład kiedyś na taki bieg, na osoby, które zamykają ten bieg, przebiegają jako ostatnie. Mhm. To wiesz, to... W, to są... Jakby... To są spełnieni ludzie, nie? Mhm. To są spełnieni ludzie. Tak samo jak ci, którzy przelatują jako pierwsi. I to nie są wybitni sportowcy. Często są z nadwagą, yy, są, to są starsze osoby, wiesz, no... Biegają ludzie z nadwagą? Oczywiście, oczywiście. No. Oczywiście. Robią sobie krzywdę, ale robią to, tak. Z dużą nadwagą, czy tylko delikatną? Bardzo tak. różnie, bardzo Widziałeś kogoś taką naprawdę dużą nadwagą? 90 kg? no. Czyli... Tak, tak. To kolana chyba do wymiany, co? Tak, no to dlatego mówię, że to nie jest bezpieczne. Mhm. Ja co do tego komfortu jedna rzecz, która moją uwagę zawsze zwraca, to że ludzie próbują żyć komfortowo, bo to jest wygodne i fajne i każdy no. lubi żyć komfortowo. Tylko ja trochę nie kumam, to jest tak jak z oszczędzaniem pieniędzy. Taki podstawowy przykład, że jeśli nie oszczędzasz pieniędzy, to w przyszłości, nie wiadomo kiedy, powstanie jakaś potrzeba. Z reguły to jest potrzeba jakaś awaryjna. Ci te pieniądze są potrzebne. Jeśli nie przygotowywałeś się na to, to tych pieniędzy po prostu nie masz i jesteś za przeproszeniem w dupie. I myślę, że ludzie, którzy szukają komfortu, co jest naturalnym naszym instynktem, to właśnie wpadają w takie pułapki. Dlatego ja się staram tego nie robić, dlatego staram się trenować i dlatego też prowadzę podcast z ludźmi takimi jak ty. Bo właśnie chciałbym otaczać się i rozmawiać z takimi ludźmi i zobaczyć, co się dzieje w waszej głowie. A i uczyć się z tego. To jest, to jest bardzo fajne, że mogę sobie dzisiaj z tobą tutaj posiedzieć i posłuchać tego, jak biegasz i jak, jak sobie z tym radzisz. Um, to jest. W, w ogóle, wiesz, ciekawą rzecz powiedziałeś o oszczędzaniu. To jest mm -hmm. też coś, co moim zdaniem dręczy um, nasze społeczeństwo polskie. Nie mam takiej perspektywy, żeby trochę mówić o innych nacjach, mm -hmm. ale my generalnie mamy niezdrowy stosunek do pieniądza i uważamy, że pieniądze pochodzą z pracy, mhm. a nie pochodzą z mądrego zarządzania pieniędzmi. Okay. Czyli my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dorywamy robotę, siedzimy 40 lat, dostajemy emeryturę, koniec. Mhm. Natomiast nie myślimy przedsiębiorczo o pieniądzu. Czyli, że zarobić, zainwestować. Nie tyle odłożyć, mhm. zainwestować. Nie myślimy o tym. Mówisz o inwestowaniu w jakieś akcje? Czy inwestowanie w. akcje, nie wiem, kupić drugie mieszkanie, sprzedać drożej, kupić ziemię, sprzedać po 10 latach. Stary cokolwiek, mhm. tylko wyjść z tego mindsetu, że ja idę na 8 godzin do pracy i ta praca ma mi dać pieniądze na przeżycie i zagryzam zęby cały czas, bo jak masz taki mindset, to pieniądze nie przyjdą do twojego życia. Więc zawsze będziesz zarabiał. Prawie że na styk, mhm. może sobie odłożysz na wakacje kilka tysięcy, mhm. i to wszystko. E, ludzie też uważają, że im się nie należy więcej pieniędzy. Tego nie znam. Tak, że jakby nie wyobrażają inaczej, może nie, 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 nie należy, ale nie wyobrażają sobie, że mogliby zarabiać więcej. Mhm. I nie wiedzą też, skąd pieniądze pochodzą. Ja y, 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 taką ładną, y, ładną, y, ładny cytat kiedyś usłyszałem, że pieniądze pochodzą skąd. Innych ludzi. Czyli, <laughs> czyli, prawda? Czyli, de facto, twoją robotą nie jest siedzenie i zapłaczenie, <laughs> ile, ile fabryka dała, tylko ty musisz wykombinować absolutnie uczciwie, mhm. dając z siebie wszystko, mhm. ale ty musisz przekonać innych ludzi, żeby oni ci dali swoje pieniądze. Ok. Jasne. Czułeś. I to dotyczy szefów firmy, w której pracujesz. To dotyczy właśnie osób, którym ty sprzedajesz tę ziemię, co kupiłeś 10 lat temu. Jakby pieniądze nie pochodzą z pracy, tylko z przedsiębiorczego myślenia o pieniądzu w tym sensie. Z pracy też pochodzą. Oczywiście. Ale wiesz, co chcę powiedzieć? Tak nie? Jest, że nie tylko, że my się zamykamy na to. Mhm. Za bardzo. Za bardzo. I ja też byłem zamknięty i ja w ogóle nie umiem inwestować, <noise> ale, ale tego się nauczyłem, że. Powinienem się trochę tego nauczyć. Jak nie, nie umiesz inwestować, jak właśnie postawiłeś studia? Kurczę, no jestem zajarany. Ponadto uważam, że to jest strzał w Tak, no i dobry czas na studia podcastowe, bo to się dopiero zaczyna. Bardzo końcu. dobrze. Ale też nie tylko podcastowe, wiesz, to też pandemia cudownie pokazała. Wszyscy się ucieszyli, co nie, home office, mhm. a potem się okazuje, że siedzisz 8 godzin i tu jedno dziecko, tu drugie dziecko e, i się okazuje, że po prostu nie masz konta spokojnego... Konta do tego, żeby popracować. To mhm. jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo dużo powstało um, zawodów typu influencer albo w ogóle ludzi, którzy tworzą kontent cyfrowy mhm. i posiadanie kamery, światła, mikrofonu zaczyna być ważne. Jakość, jak mówiliśmy, zaczyna być ważna. Jakość nie dla Amerykanów, ale, ale jakoś w naszej przestrzeni polskiej przynajmniej ludzie bardzo doceniają jakość. Mhm. I y, takie miejsce wiesz jak to. No jest petarda, że ty jakby... Nie dość, że masz gdzie przyjechać, to nie jest Coworking working space. Przestrzeń jest y, y, przygotowana do nagrań audio i wideo. Możesz sobie za siebie wstawić cokolwiek, jakiś plakat, który będzie rozróżniał y, tę czarną przestrzeń mhm. od wszystkiego innego. Y, ja I uważam, możesz to... po prostu... Ja to też lubię, tak. Ale wiesz, y, jak... Będę miał, mam nadzieję, dziesięciu klientów, to nagle wszystkie podcasty będą wyglądać tak samo, więc tutaj też trzeba będzie nad tym pracować. To prawda. Ym... Nie ma w tym nic złego, bo tu chodzi o treść, tu chodzi o człowieka, tak? Który jakby, ale tak, będą osoby, które, jak spojrzysz na youtuberów, to oni się prześcigają. Kto ma jaki regalik z tyłu i jakiego koloru światełka tam. prześcigają. Tak, ja też mam światełka, ale kupiłem je do zdjęć. To nie no, no to nie, nie, było, nie, 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 spoko, żyło. ale, ale e, wiesz, i, I to jest fajne, że jakby z jednej strony statują podcastowe, ale wiesz, ja tutaj mam w planie na przykład postawienie takiej mniejszej budki, gdzie mogę sobie nagrywać lektorsko pewne rzeczy z lepszą jakością, jeszcze mniejszym pogłosem niż jest. Mhm. Um, no i po prostu mogę przyjść, popracować. I jeżeli moja praca polega na tym, że czasem coś muszę dograć, albo na szybko zrobić stories i wrzucić na insta, no to stary. Okej. Okay. Petarziocha, nie? Jedną rzecz chciałem się ciebie o to pytać o Instastorisy. To, to są te gify, które ty zrobiłeś. Czy ty, mm -hmm. czy, czy ty to robisz w programie do tworzenia wideo i wstawiasz jako wideo, czy ty masz w jakiś sposób do Instagrama gify swoje? Nie, to jest nie, nie potrafię i chyba się nie da wstawić do instagrama. Tak, swoich mi się nie wydawało. Ale widziałem już kilka razy, czyli robisz to po prostu w wideo. I, tak, i ja to i... nagra nagrałem siebie na green screenie, wrzuciłem do aftera, wykluczowałem sobie tło. Trzeba to wyeksportować w jakiś śmieszny sposób, żeby to Insta kupiło. Chyba jako gifa z Alfą. Mhm. Eksportujesz Eksportujesz tego gifa z, alf z Alfą, wrzuciłem na swój telefon i robię coś takiego, że wchodzisz w tryb po prostu pisania tekstu mhm. na Insta Stories, po czym przechodzisz do biblioteki obrazków, wybierasz tego gifa, robisz kopi i w Insta robisz paste. Czyli nie wstawiasz, nie, nie eksportujesz nie wstawiasz tego... tekstu, tylko wstawiasz. Ale nie eksportujesz takiego wideo, po prostu takie kwadratowe, nie, nie, w, nie wrzucasz jak najmniej historii? Nie. Aha. To jest jakby dodatkowy element. No tak to właśnie wygląda. Mhm. I możesz go zeskalować, przesunąć, co chcesz, z tym robisz. Profeska. Właśnie. Nie, to jest. Ja to znalazłem, wiesz? Ja nie umiem na, robić. Na internetach ja to znalazłem. Ja nie umiem robić wideo, <laughs> ja robię grafikę. No, mhm. grafikę też chciałem ciebie zapytać, bo mhm. Masz bardzo fajną zrobioną grafikę i byłem ciekawy, czy robisz sam, czy zatrudniasz kogoś, czy. Kom... Robię sam, wiesz. No, ja przez, przez fakt tego, że całe lata siedzę w postprodukcji, robiłem na przykład bardzo dużo grafiki, jak pracowałem dla działu rozrywki w TVP. Mhm. Wiesz, no, ja z grafiką jestem cały czas blisko. Nie, nie jestem designerem, nie zaprojektuję ci loga. Natomiast natomiast wiesz, no wszystkie sprawy związane z obróbką grafiki, no po prostu to jest moja praca codzienna. Mhm. Więc, więc umiem to robić. Samo logo. Black Hat Ultra pomógł mi fajnie dobrać font i zakomponować. Michał Misiński, mój, mój kolega z JUSA, z takiej fajnej firmy wrocławskiej. Mhm. E Także ja tego loga nie robiłem, to właśnie Michał mi zrobił. No ale całą resztę to, to, to wszystkie, wszystko, co widzisz, to tak, to, to sam robi, ale ja też mam świadomość, że to mogłoby być robione znacznie lepiej. Po prostu. <grym> ja może... nie mam na to czasu. W sensie nie, nie chcę też poświęcać, ale szczerze ci powiem, że y, chciałbym móc poświęcać więcej czasu na to. Mhm. Inaczej, nie. Chciałbym, żeby to było lepsze ale nie chciałbym na to poświęcać czasu, czyli najchętniej to bym kogoś zatrudnił, żeby to robił. No okej. Okay. Właśnie to jest coś, co, co powiedziałeś mi o swojej żonie, że e, gdyby była pro to, by zatrudniała. Ja sobie tak pomyślałem, to, to, że to zależy. Gdyby to lubiła robić, to mogłaby to robić. Ja tak, bym... ale, uh -huh. ale tego jest tak dużo, że nie jesteś jest w no. Jakby Czas w dzisiejszym świecie to jest największa wartość, jaką tu możesz mieć. Sam, sam zobacz po sobie. Interesujesz, masz x zajawek uh -huh. i na pewno przy, y, codziennie wpada ci do głowy x Innych pomysłów, które mógłbyś się realizować w życiu. I stary, po pierwsze, sztuka wyboru, czym się zająć, a potem znaleźć na to czas, żeby to w ogóle miało jakiś sens ręce i nogi. No, trzeba się uczyć odmawiać. Totalnie. Tu uczyć się odmawiać i, i no i potem znajdować czas na to, na co już się wybierze. I nie, żeby się jeszcze nie przeszkadzać że ludzie się na ciebie obrażają, czy im odmawiasz. A, a ty się obrazał to mi przeszkadza? Nie. Nie robiłbym tego, co robię, gdybym przeszkadzał. Jeszcze dawno, jeszcze dawno, jeszcze dawno nauczyłem. Zatrudnianie ludzi, wspomniałeś o tym. No. Jestem ciekawy. Gdzieś tam, chyba na Twoim patronacie czytałem, że zatrudniasz jakieś ludzi. Jestem ciekawy, co? W czym cię wspierają? Mhm. Wspiera, Współpracuję z jedną osobą, z Piotrkiem, który robi mi transkrypcję, bo on jest bardzo sprawny w pisaniu puszcza sobie po prostu podcast i niemalże w czasie rzeczywistym pisze. Mhm. Może przesadzam, ale robi to 50 razy szybciej niż, niż my byśmy robili. Mhm. Do tego od razu mi robi sub, subtitle na YouTube'a. I wgrywa jakoś tam? Ja, ja to wgrywam potem, mhm. tak. ale on też ma pełny dostęp do YouTube'a i też ostatniego go prosiłem, żeby to robił. YouTube sam to dobiera, jeśli chodzi o czas? Nie, niestety. To jest robota. Trzeba wpisać mu minuty, na których ma pojawić jaki tekst. Mm -hmm. okay. I też Piotrek ma do tego specjalny program, w którym to robi. Okay. Także Piotrek pomaga mi właśnie w transkrypcji i pomaga mi w takim, w takich bebechach, jeśli chodzi o Facebooka, Instagrama, Instagrama nie, Facebooka i Google'a, czyli Google'a i YouTube'a, bo tam jak jakby wiesz, wiesz co to jest Facebook Pixel na przykład? No, no to ustawianie takich wszystkich bebechowych spraw, jeśli chodzi o wyszukiwanie, na przykład też pozycjonowanie strony mi Piotrek robi. Jak chcę wypuścić reklamę, czego dawno nie, nie wypuszczałem, to też mi Piotrek to ogarnia. Mm -hmm. Także takie rzeczy w takich mi pomagają. Czasem zmontuję odcinek, bo on ta sam, też, sam też realizuje i montuje odcinki podcastowe mm -hmm. dla swoich klientów. Także o. I myślę, że tutaj przy tym studiu też będę z nim blisko pracował. Bo chłopak jest mega ogarnięty. Jak mnie nie będzie, to mam nadzieję, że on będzie tu przyjeżdżał i pomagał w nagrywaniu ludziom. Okej, okay. te subskrypcje mnie zainteresowały, bo jakby widziałem sens transkrypcji, jak podcasty są po angielsku, bo angielski to jest jednak język, który mnóstwo ludzi nie umie, chciałoby umieć, więc mogą sobie czytać i rozumieć to, co mm -hmm. ktoś mówi. Ale z polskim to nie jest te... jest inaczej. I zastanawiałem się, czemu akurat na... zdecydowała się na tra transkrypcję. Wiesz co? Z dwóch powodów. Z kilku powodów. Osoby głuche mogą mhm. się zapoznać z treścią. Wiele osób, nie wiem jak ty, ale ja bardzo często konsumuję YouTube'a bez dźwięku, na przykład. YouTube'a bądź Insta Stories, na przykład. Bardzo często dlatego ludzie wrzucają napisy na Insta Stories. Czy masz po prostu wyciszony telefon? Aha, na telefonie. Tak. Ja praktycznie w ogóle nie używam tego na telefonie. Tak, tak, tak. Albo ja często jestem w warunkach. Słuchaj, głupia rzecz. Siedzę w wannie i puszczam wodę. Mhm. Nie no to nie słyszę. Mhm. E, czyli takie względy praktyczne. Ludzie bardzo lubią mieć tekst. E, czyli takie względy dla użytkownika. A dla mnie to mi daje to, że Google jest w stanie wyszukiwać po treści podcastu. No bo Google nie wyszuka po treści Aha, audio, w ten sposób, czyli a, ja biorę, a ja biorę, no bo to, co ja robię z tą transkrypcją, to wrzucam ją na stronę jako, jako tekst, jako blog po prostu. Czyli to, czyli to działa ci tak naprawdę jako SEO. Tak. I to bardzo dobre SEO, bo tego jest kupa. Tego jest kupa. Wow. I teraz trzeba, dlatego właśnie Piotrek mi pomaga w tym pozycjonowaniu, bo on dba o to, żeby to działało fajnie. Nie? Mhm. Rzeczywiście, słuchałem ostatnio podcastu, i YouTube pokazał mi, w którym podcaście to jest, i pokazał mi, w której minucie to jest. Genialne. Mhm. Tak, i to jest też rzecz, jeszcze, którą robię, która też jest fajna, że, że robię pod rozdziały w filmach YouTube'owych. Mhm. Nie, przepraszam, nie zawsze mi się chce <noise> i nie zawsze dążę, ale jak mi się chce, <głos> <głos> to jest brutalne. Naprawdę na, nie na wszystko mam czas. Nie? Ale jak mi się chce, to robię te rozdziały i wtedy użytkownik ma może łatwiej poruszać się po podcaście. No bo jak podcast ma rzadko kto jest w stanie posłuchać podcastu od początku do końca, nie? No więc sobie skaczą po tematach. I to bardzo ułatwia. Okej. Okay. Ja jeszcze nie, do, nie doszedłem do tego levelu. Zastanawiałem się nad tym, czy by to robić. Ale na razie. Bo ty chyba nie robisz klipsów od siebie, co? Nie robisz wycinków małych. Ja robię, ja wycinam robię. kawałki podcastów i wstawiam jako osobne filmiki na osobny kanał. Aha, osobnym, aha, aha nie, kanale. nie robię tego. No, może um... staram się w ten sposób mniej więcej wyciąć jakieś takie najważniejsze elementy. Rozwoły. Nie robię tego, natomiast teraz yy, właśnie w momencie, jak odpalam wideo, to teraz w najnowszym podcaście z Andreą yy, zrobiłem takie rzeczy, mhm. że wycią tylko je raczej z myślą o, o Instagramie i o Facebooku, żeby zajawić odcinek, a potem, żeby go jakoś odeprzeć Taka mhm. jakby reklama, nie? Ja to zawsze mhm. mogę powiedzieć Facebookowi, zrób mi z tego reklamy odcinka i to też będzie świetnie działać, nie? Ale na YouTube tego nie wrzucam. Może powinienem. Ja tego YouTube'a jeszcze tak do końca, wiesz, super nie czuję. Ja po prostu... No widzisz, mój YouTube jest szalenie prosty. Mhm. To są po prostu sekwencja zdjęcia. I tak stary, to że fotografowie mi dają swoje zdjęcia, to jest w ogóle petarda. Jakby to też dużo mówi o tym, za darmo to dostaje od nich. Mm -hmm. e, To też dużo mówi o tym środowisku, że jakby wiesz, no... E, Okej, okay. za część z tych zdjęć fotografowie mają za, zapłacone, bo robili na zlecenie biegów. Mm -hmm. e, ale część tych zdjęć są, to są ich prywatne zdjęcia, które gdzieś pojechali, zrobili, i wiesz, i, i mi użyczają. Więc to jest wspaniałe. I powiem szczerze, że nie wiem, jak wypuściłem kilka odcinków z pełnym wideo, to nie miałem wcale takiego feedbacku. Tak, tak, chcemy więcej. To jest super. Potrzebujemy tego. Nie dostałem tak. A wręcz przeciwnie, mam, mam feedback, że stary, mi te zdjęcia, mi ten slideshow wystarcza w zupełności. nie? Mm -hmm. Tylko, że to chyba jest inny audience. Prawdopodobnie Może. przez to, że nie miałeś y, wideo, ludzie zaczęli cię słuchać i teraz mi to jest to kompletnie niepotrzebne. Może. Może, gdyby ciebie z YouTube'a, to inaczej Może. do tego podchodzili. Ale ja też bardzo rzadko oglądam wideo, taka jest prawda. No. Yy, oglądam tylko jak robię cardio na rowerku i mo mogę, mogę sobie oglądać, więc oglądam. Też lepiej się tego słucha tak naprawdę, jak widzisz... E, zdecydowanie, twarzy, zdecydowanie. To, to... Ja tak, jak mam czas, to lubię oglądać podcasty, no, to prawda. Okay. Um, spotykasz się z wieloma ludźmi, którzy biegają ultra i zastanawiałem się nad tym, jaki jaką najważniejszą rzecz wyciągnąłeś z tego. Z, jego... z tych spotkań? Mm -hmm. Oj. Wiesz, nie musi być jedna. Nie, 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 nie będzie jedna. To jest tak, że właściwie w, mogę śmiało powiedzieć w 100%. Zawsze osoba jest inna niż mi się wydawało, że będzie. Mhm. I to jest super. Bo jak się przygotowuję do podcastu, to zawsze sobie robisz w głowie jakieś wyobrażenie na temat danej osoby. Mhm. Również czasem, bardzo rzadko, ale pytam się innych osób co oni wiedzą o moim przyszłym gościu, na mm -hmm. przykład, nie? Bardzo rzadko się pytam, ale no tak się zazwyczaj wiedzą bardzo niewiele, co mnie dziwi, ale zazwyczaj wiedzą bardzo niewiele i właściwie wyrzucam to do kosza i... E mogę, tak. mogę się zapytać, w sensie piszesz do kogoś i pytasz się, co, znasz o tamtym, co wiesz o tamtym gościu? Y najczęściej dzwonię, tak, bo chcę... Ale pytasz o jakieś konkretne rzeczy, czy po prostu czy jak, jak, w jakiś sposób... Nie powiem ci teraz. Powiem ci, tak, ja robiłem to dwa czy trzy razy. Okay. Nie pamiętam, jak wyglądało moje pytanie. Dobra. E, powiem ci tak. Zdarzyło mi się, że zrobiłem odcinek z kimś, bo to nie jest tak, że ja siedzę w tym środowisku trailowym od 10 lat, wszystkich znam i w ogóle znam wszystkie też smrodki mhm. tego, e, bo takie też są, i e, tego towarzystwa. I powiem ci, wypuściłem odcinek i się okazało, że E, że ta osoba nie była na przykład super lubiana w tak zwanym środowisku. Zwłaszcza w pewnym mieście w Polsce. Mm -hmm. I miałem takie uwagi o, chyba nie zresearchowałeś tej osoby odpowiednio. Nie? E, kurde, gość przebiegł jeden z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie. Mm -hmm. Właściwie, co mnie interesuje, że nawet, stary, nawet jeśli... Każdy ma swoje smarodki. Nawet jeśli odwalił jakąś Kite. Mm -hmm. Kurde, kto nie odwalił? <laughs> Jakby. Wiesz, o co chodzi? Dokładnie tak. Jeżeli on by zrobił naprawdę coś grubego, to by po prostu za to zapłacił. Albo finansowo, albo by poszedł siedzieć, cokolwiek. Jakby. Wiesz. Ja się strasznie cieszę, że ja tak mało wiem. Mm -hmm. Ja się strasznie cieszę, że ja. Dlatego ja tak mało się przygotowuję do odcinków, bo de facto ja chcę wiedzieć jak najmniej. Ja się kieruję tym patrzę na osobę, czuję fajną energię, mhm. czuję fajny uśmiech, czuję, że tam coś w środku jest, jakaś fajna historia i mi nic więcej nie trzeba. Reszta to jest po prostu stawiam mikrofon i gadamy. Po prostu. Ja czasem nawet nie wiem dokładnie w jakich biegach ktoś biegł, jakie czasy miał. Wiesz, no ja nie jestem dziennikarzem z telewizji, ja w ogóle nie uważam, że muszę to wiedzieć. Ja a, a wiesz, a też jestem krytykowany za to, że że nie, nie już podstawowych rzeczy o swoim gości. Jakby ja się spotykam z człowiekiem przede wszystkim mm -hmm. i chcę go poznać w trakcie tej rozmowy i ten podcast jest zapisem tego momentu, jest zapisem tego spotkania, a nie tam jakaś, nie wiem, że ja mam <noise> że ja mam zrobić jakąś rozpiskę i mówić w takim biegu, tu, tu wziął udział, tu, tutaj miał taki kryzys, tam w ogóle yy, w tym roku to pobiegł tyle imprez, więc tam mu nie wyszła. No nie, w ogóle mnie to nie ten. Tak, tak. Experience poznania kogoś przedstawić? Tak, nie? experience poznania. Mhm. Dokładnie, bo ja tak podchodzę do tych podkazów, że to jest po prostu zapis spotkania. Mhm. To już powoli kończy, niestety, bo zaczynam znać za dużo osób, a to towarzystwo nie jest za duże. Mhm. wiesz trzy lata temu. Ja znałem jedną osobę, to jest pierwsza osoba, z którą zrobiłem podcast, Marcin Świerc, nasza największa gwiazda trailu. Mhm. To on był wtedy moim trenerem i ja go znałem osobiście. I pierwsze, co sobie pomyślałem, a jeszcze było, wiesz, tak pięknie, że on wygrał bardzo ważny bieg w, w Szamonii, mhm. we Francji. I, I ja po prostu od razu mówię, Marcin, nagrajmy coś. On mówi, to ty robisz takie rzeczy? A ja mówię? Nie. Wiesz? Nie, ale właśnie robię. No i, 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 i wiesz, a teraz e, z, nagrałem tych odcinków 80, takich prawilnych i jeszcze kilka pobocznych. I po prostu już zaczynam znać tych ludzi. Mhm. E, I to już nie jest takie łatwe, mieć taki, taką czystą kartę. Z niektórymi osobami się spotykam któryś tam raz i rozmawiam też na, na inne tematy. Ale wiesz, ale to jest. E, nie wiem, cały ten proces jest tak fajny, stary. To jest takie super. Na przykład, wiesz, w zeszłym tygodniu była u mnie Andrea, właśnie dietetyczka, z którą już dwa razy była u mnie w podcaście, mhm. ale ponieważ ona poczuła, że ma fajny temat, który chce powiedzieć do szerszej publiczności, to zadzwoniła do mnie i się spotkaliśmy i pogadaliśmy, wiesz. To są też takie fajne rzeczy, że ty puszczasz jakąś energię w postaci tych odcinków i to potem... Się wraca. roluje i wraca, i krąży. Albo wiesz, Dominika Cieślak, wiesz, która y, kapitalny odcinek y, z nią nagrałem, gdzie ona opowiada o biegu kreta i w ogóle o swoim nastawieniu. Wiesz, wspaniała osoba. Też mówi o tym, że y, czwarty odcinek, który za nią Witkowską nagrałem, na przykład, no mega ją popchnął w tę stronę. tak? Także to widać, jak, jak ta robota po prostu robi robotę. Tak. Te, te... Jak nakręca innych ludzi. I po tym, jak to wraca do mnie, nie? W postaci. Fajnych komentarzy, fajnego feedbacku, ale też w postaci takiej czystej pomocy, że wiesz, że Andrea przyjechała i zrobiła mi odcinek, nie? Mm -hmm. Proste. To jest bardzo fajne, budowanie takiego community. To tak, jest, to jest, tak to jest... powiem Ci, z tego jestem bardzo, bardzo dumny i, i naprawdę to jest taka społeczność, dla której warto się pochlastać w ogóle. Mm. No i też fajne, bo jak produkujesz coś takiego do takiej konkretnej społeczności, to ci ludzie są, to ich motywuje do działania, do biegania. To mm -hmm. jak ty, ciebie pewnie A... zmotywował, Richard. Także to jest fajne uczucie robienia czegoś, co dla innych ludzi ma wartość, tak. do, do, którego, do, do czego chcą dołączyć. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. <grystanie> no z tego super. No, a, no dobra, to powtórz. <grystanie> Myślałem, że się coś pamiętasz. E, spoko. No. Pytałem o fajne. najważniejsze rzeczy, a, ze jakie spotkania. wyciągnąłeś. Mhm. No to wiesz, no poza samym faktem, też, że się spotyka ludzi, mhm. poznaje się nowe osoby, Pozna wiesz, za coś lubisz tych ludzi, nie? Mhm. To jest podobnie, tak jak ty powiedziałeś, że lubisz się otaczać ludźmi, którzy wydają ci się interesujący. No to ja mam podobnie. Każde spotkanie coś wnosi do mojego życia. Jakby mhm. to mnie rozwija jako człowieka i jako biegacza, bo ja z każdej z tych rozmów coś dla siebie malutkiego wyjąłem. Mhm. Ja też, też zawsze. Mówi o tym, że jak rozpoczynałem podcast, to, to jednym z głównych motywacji było to, żeby się nauczyć od tych ludzi biegać ultra. Mhm. I to ciągle jakby jest prawda, i to ciągle działa. Yy, także to są, to są takie rzeczy. Yy, no i to, to jest dużo stare. No. To, Bart, to jest bardzo dużo. Mm, czyli na początku, jak zaczynałeś biegać, chociaż ty zacząłeś prowadzić podcast trzy lata temu, a ile temu zacząłeś? Osiem. 8, te, 8 lat temu zacząć biegać. Mhm. Okay. Nie, bieg to nie jest tak, że biegałem z podcastem. No. Mhm. I, ale biegałem, słuchałem Richa już nie pamiętam pff, prawie od początku. On mhm. wtedy robił bardzo dużo sportowych odcinków. Bo od tego się Rich zaczął. Mhm. I, ym, I słuchałem tego Richa, słuchałem i sobie myślałem, kurczę, no fajnie byłoby zrobić taki podcast w Polsce. Ale przecież ja się nie nadaję, przecież nie dam rady, nie? Nie, nie jestem wygadany, słabo mówię w ogóle, że mam słaby głos, słabą dykcję w ogóle, co ja będę robił? Nie no, w ogóle będzie wiocha, nie? No i, i to tak się działo, wiesz, lata we mnie. Ja miałem dokładnie tak samo, no to właśnie. się zbierałem, tylko ja się zbierałem z pół roku, ale założyłem sobie, że, bo ja, ja też rozpisuję sobie swoje rzeczy, których się boję mhm. i to mi pomaga, Pobardzić sobie ze strachem. I to była jedna z rzeczy, którą sobie zapisałem, że to jest strach, którego chcę się pozbyć. I pół roku mi to zajęło, żeby się tego pozbyć, że odważyłem się nagrać pierwszy podcast. Ale też miałem właśnie dokładnie coś takiego, że nie, że co ludzie powiedzą, że tak głupio to będzie brzmiało, że nie, że nie jestem zbyt pewny siebie. To zresztą ludzie mi często piszą odnośnie od mojego podcastu. Że nie jesteś pewny siebie? Tak. Mhm. I że powinienem być bardziej, wiesz. Wow. To jest ciekawy temat w ogóle. Pewności siebie. Zaczynaj. Yy, nie, bo ja uważam, że. Nie, nie wiem o co im do końca chodzi w Twoim przypadku, mhm. ale yy, ja uważam, że pewność siebie często przeszkadza, bo Twoja osobowość nie może być większa niż osobowość osoby, z którą rozmawiasz. Mhm. Ja tak uważam, bo jest wiele podcastów, że ja mam wrażenie, że ja słucham tego podcastu i mam wrażenie, że ten gość. To jest tylko przykrywką, dlatego żeby ten prowadzący mm -hmm. mógł, mógł świetnie wypaść. Mm -hmm. No i to jest słabe. Okay. I to jest słabe i ja tego nie kupuję. Mi się wydaje, że to jest taka dynamika pomiędzy dwoma osobami i tym, jak też w danym dniu się osoba czuje. Bo jeśli przyjdzie do Ciebie gość i nie czuje się najlepiej i nie ma jakiegoś super flow, to musisz go jednak wspierać. Rogan mówił, że był, miał taki problem z Ironem Maskiem na początku. Mm -hmm. A, ale zgadzam się z tym. Jakby to jesteś takim trochę. A dziennikarzem, więc jednak dobrze by było, żebyś siedział troszeczkę ciszej i słuchał tego, tak. co druga osoba do powiedzenia. I zadawał głupie pytania. nie? Mm -hmm. Zadawał pytania osób, znaczy nie chcę powiedzieć, że... <laughs> osób, które nie siedzą w temacie, takie proste pytania, mm -hmm. które by zadał słuchacz. by coś mówili, że nie jesteś pewny siebie? Nie. Nie, nie miałem czegoś takiego. Czasem mówili, że się za mało odzywam, mm -hmm. ja się... ale hasło pewność siebie nie padło. A czy czujesz, że prowadzenie podcastów wpłynęło na twoją pewna siebie? Tak, na 100%. W, re, w relacjach z ludźmi bankowo. Jesteś otwarty bardziej. Tak, nie boję się też. I przede wszystkim, o czym nie powiedziałem. E, może. Moja, żo <grym, <grym, moja żona tego nie potwierdzi. <grym>, ale z rodziną wiadomo, jest zawsze ciężko. Że nauczyłem się słuchać. <grym>, e, ludzi i wyczuwać ich. Kiedy na przykład oni mają ochotę więcej coś powiedzieć o sobie, kiedy chcą bardziej posłuchać, w jakim mm. są nastroju, a ludzie, powiem Ci, stary, uwielbiają mówić o sobie i z każdym można nagrywać. Każdy człowiek mógł być gościem podcastu. Ja też zawsze mówię o tym. Moim zdaniem, każdy powinien być freelancerem i każdy powinien mieć podcast. Zgadzam się z tym. Jak Absolutnie. Ja, jako wiesz, jako osoba, która jest jakby. Ja przede wszystkim jestem zakręcony, jeśli chodzi o wolność. Ja uważam, że wolność jest dla mnie największym dobrem, największą wartością. Mhm. Wolność od rzeczy i wolność do rzeczy. W sensie taka, taka nieskrępowana, takie nieskrępowane poczucie, że robię to, na co mam ochotę. Oczywiście nie raniąc innych, mhm. wiadomo. Ale że jestem panem swojego losu. I to również zakłada właśnie to, że nie pracuję nigdzie dla kogo jakoś, wiesz, nie jestem na jakimś kontrakcie 8-16, wiesz, tego typu rzeczy. Nie lubię, nie lubię takich układów. I, yy, i to, jest, yy, to jest coś, co. Mm, tak, no, ta wolność jest dla mnie cholernie ważna, a podcast powinien mieć każdy, bo bo każdy ma coś do powiedzenia. To może być solowy podcast, ale to też może być podcast, gdzie się spotykasz z kimś, bo każdy ma coś o sobie do powiedzenia, i też ten świat idzie w takim kierunku, że to zacznie być po prostu twoją wizytówką. Mhm. Jakby niestety nie wszyscy są, nie chcą być medialni, ale ci, co troszeczkę przełamią się do tego, to będą wygrywem. Plus to bardzo otwiera na wypowiadanie się. To jest, to jest też ważne, bo. Jakby wypowiadając się sprzedajesz się, więc jakąkolwiek rozmowę z kimś prowadzisz, im jesteś lepszy w wypowiadaniu się, tym, tym lepsze... Stary, dlaczego Rich Roll jest taki świetny, co robi? Bo on przecież był prawnikiem i nawijał non-stop i przekonywał ludzi. Właśnie, czytałem o tym, że był prawnikiem i później nie mogłem znaleźć tej informacji, bo on był prawnikiem... On później... był corporate lawyer, stary, on był, naj... wiesz, odwalał gigantyczną robotę, dlaczego on ma takie słownictwo? Mhm. Dlaczego on tak składa słowa i, wiesz, i pięknie podsumowuje? Bo robił zamknięcia spraw cały czas. Wiesz, te rzeczy się nie biorą znikąd, jak zaczniesz grzebać. Wiesz, to się mnie pytasz o grafikę, bo kurczę, ja dwadzieścia kilka lat robię w postprodukcji. No. Mhm. I mnie nie, nie boli mnie lampa, nie boli mnie kamera, nie boli mnie After Effects bo, czy Photoshop, bo po prostu to jest moje życie. Okay. To nie są jakieś ukryte skile, wiesz, to po prostu są rzeczy. Które człowiek nabywa, i po, potem w jakiś sposób je wykorzystuje. I tak stary, no. Najbardziej to mnie interesowało światło, naprawdę. Bo grafika to. Ludzi, mm -hmm. Wielu ludzi potrafi zrobić grafikę, ale mm -hmm. światło ustawić tak, jak ty ustawisz, i tak, jak ja właśnie potrzebowałem. To się niestety nie, nie często zdarza. Także... Wiesz co. Szczerze, ja ze światłem nie, nie mam za dużo. Ale to jest to chodzi o gust. Tak. Chodzi tak, o gust. tak, tak, tak. Ja po prostu na przykład. Nad, nad dźwiękiem, przy, zanim nie zrobiłem podcastu, ja też nie pracowałem wcale ja tak. dużo. Mhm. A przyszło mi to bardzo szybko, w sensie jestem w stanie. Y, ja też nie mam jakiegoś doskonałego ucha, ale po prostu y, wiem, jak powinien dobrze brzmieć dźwięk i potrafię to brzmienie wycisnąć z programu komputerowego. Plus jak się pracuje nad grafiką, to to w miarę łatwo później przychodzi. Jakby troszeczkę się przestawiasz, bo troszeczkę. pracujesz na grafie, a nie pracujesz na, na, na jakiejś... Technicznie ten... to są te same rzeczy, mhm. tylko że po prostu, no wiadomo, dźwięk od wizji się różni zasadniczo, ale tak, no co poza tym to są, w przypadku dźwięku takiego, jak my robimy, mhm. to są uber proste rzeczy. Ja nie mówię, ja bym nie zmasterował utworu muzycznego, tak? Mhm. No nie. Nie nagrałbym dobrze perkusji, mhm. nie nagrałbym dobrze wokalu, w ogóle nie mam takich nie mam takiej chęci, żeby to robić dobrze. Mhm. Ale do takiego podcastowania, jak my robimy, no to, to jest naprawdę proste. Nie ma tutaj nic wielkiego. Dlatego ja też rozmawialiśmy trochę chyba poza anteną o tym, dlaczego wybrałem nagrywanie face to face, a nie online. Mhm. No bo jednak ta jakość dla mnie jest super ważna. A nawet najlepsze serwisy, jak ci oferują y, ścieżkę, którą są ci w stanie dosłać, to są mocno po, podkompresowane rzeczy, zależące no. od internetu, który aktualnie jest. Nie, nie I lubię. ja nie lubię z tym pracować. Nie wszystkie. Moja nagrywa plik u gościa na komputerze. Ja podpisuję no, no, go. Okay, Ale też nie jest. Ale to też nie jest, prawda? To no. też, no. też nie jest. Dlatego, że wiesz, bardzo ważne są przetworniki, które my mamy. To, co widzisz tutaj, ten zoom, to jest nic innego jak przetwornik, który przetwarza ten sygnał, który mówimy do mikrofonu. W mikrofonach USB, które są powszechnie używane mhm. do y, nagrywania y, zdalnego, te przetworniki no, no nie są wybitne. Także plus kompresja, plus coś. Tam. Jednak lubisz opowiadać o sobie. Eee, tak, ja jestem Goduła. No. Już jak... Ja jestem jednym z tych ludzi, że jak mu się podstawi mikrofon, to gada. No, um, nie, nikt, kto nie jest mnie nie zakłada podcastu. <laughs> Także w, żaden spo, w żaden sposób mnie to nie dziwi. Jest jedna rzecz, którą zauważyłem, jak nagrywamy teraz. E, jestem z Tobą face to face. Mm -hmm. Nie gubi mi się w ogóle uwaga. Mam problem z mówieniem tego, co ja chcę powiedzieć. O tym chyba mi wspominałeś. Tak. Jak, ja jestem, mam... jak patrzę na monitor i mam w sobie wokół siebie pokój, jestem jakby dużo łatwiej jest mi mieć uwagę na tym, że nagrywam podcast i że zaraz ja będę musiał mówić. wiesz, Dużo łatwiej jest mi prowadzić. Natomiast tak. jak ja siedzę z tobą face to face, to skupiam się na tym, co mówisz i kompletnie nie pamiętam, co mam powiedzieć. <grym> <grym> Dlatego dobrze, że masz lapkę. <grym> tak jest, ale to jest e, pierwszy podcast, także na no spokojnie. Um, widziałem, że w zimnie... Tam to ja bardzo nie lubię zimna. To jest pewnie kolejną rzeczą, która jest komfortowa, od której się powinienem uwolnić. I ty widziałem, że biegasz w zimie. Po, mhm. po stokach I, i nie jestem pewien, czy widziałem twoje zdjęcie w wannie z lodem, czy, ty, czy to nie było nie, nie, nie ja. Okay. Nie. I jak radzisz sobie z zimnem? Jak, 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 jaka jest twoja relacja z zimną To się chyba nie zastanawiasz. Przede się wszystkim, nie, nie, nie. nie. <laughs> Właśnie widzę. Nie, nie, nie. Pytania. To nie tak, to nie tak. Yy, jest ogromna mhm. różnica między wejściem do wanny z lodem, a mhm. bieganiem zimą po górach. Yy, to są zupełnie... Zimą po górach jest ci ciepło. Mhm. Jest ci trochę mokro, bo się pocisz, bo masz na sobie więcej ciuchów, hmm, bo śnieg jest mokry, topnieje i tak dalej, ale jest ci ciepło. Mhm. Natomiast hmm, wejście do wanny z lodem jest absolutnie poza moimi możliwościami i jestem świadom tego, jak cholernie zdrowe i wspaniałe byłoby się przemóc i robić to często, na przykład morsowanie, które jest tak super modne, prawda, mhm. ostatnio, to jest naprawdę bardzo zdrowe dla całego ciała, dla układu immunologicznego, dla właśnie przełamywania głowy, wiesz, stary, no to jest po prostu... Wszystko, co cię właściwie wypycha ze strefy komfortu, powoduje, że y, ty jakby przewartościowujesz to, co jest dla ciebie komfortem. Mhm. I y, nie, ja na przykład jak zamoczę stopy w górskim strumieniu, Jestem w stanie wytrzymać niecałą minutę. Ja mam ogólnie jakiś problem z, z krążeniem. Nie wiem, czy to jest wiek, czy, czy zawsze tak było. Już nie pamiętam trochę. Dawno, zanim nie biegałem trailu, jakoś nie, nie pamiętam moich wrażeń odnośnie moczenia w, w górskich strumieniach. Ale... Mm, tak, to jest dla mnie duży problem. Więc jest bardzo duża różnica między bieganiem zimą po górach, a, a moczeniem się w lodzie, tudzież wychodzenie na śnieżkę wiesz, w, w majtkach. Um, I czy bym chciał to zmienić? Nawet posiadając całą wiedzę na ten temat, jak dobrze by to wpłynęło na mój organizm? Niekoniecznie. Jakby uważam, że jest tak samo, jak niekoniecznie muszę nurkować. Rozmawiałeś fajnie o tym, Mówiłeś o tym, że lubisz robić rzeczy czasami, których się boisz. Mhm. To, i, to jest, I to jest super. Jakby uważam, że to jest bardzo fajny mindset. Yy, I trzeba rzeczywiście próbować tych rzeczy, ale na przykład, i na przykład, dla mnie nurkowanie jest jedną z tych rzeczy. Mhm. Że yy, to jest dla mnie taki bucket list yy, moich strachów. Mhm. Czyli zejść głęboko pod wodę tam, gdzie nie czuję yy, dna. Gdzie nie czuję niczego wokół, i, i, i zaraz może coś tam wypłynąć wielkiego z tej głębi czarnej i mnie zeżreć, nie? To też film szczęki tutaj zrobił swoją robotę. Ale na przykład, wiesz, pamiętam coś takiego, że jestem, wiesz, w jakiejś hurgadzie nad Morzem Czerwonym, płynę sobie, wiesz, pode mną jest, jest, jest Rafa i, i płynę kawałek dalej, i nagle widzę, że Rafa się kończy, i tam jest 50 w dół, mhm. i czuję taką, wiesz, panikę, wiesz, totalną. I zawracam, uciekam, bo no, mam coś takiego, więc to jest fajne, co mówisz. To obcowanie z zimnem, to jest coś, nad czym ja szczerze nie mam potrzeby pracować. Czuję, że nie jest mi to jakoś super potrzebne, doczekać. Ja, ja próbowałem kilka razy wejść pod zimny prysznic. Właśnie wszyscy mówią, jakie to jest super przydatne i wspaniałe. Już więcej nie będę chodził. A zimne prysznice robiłem jest to super wspaniałe, muszę przyznać. Jest na, na, na zdrowie. Tak. I długo robiłeś? Nie. Y, nie, nie, wiem. Kilka minut. I też się to tak przeszywało, taki, taki Nie właśnie. Nie, dlatego że mm, jak wsadzasz buty do stru... <grafik> jak wsadzasz stopy do strumienia, mhm. to ty jesteś, te twoje stopy są w tym zimnie cały czas, a to jest tylko jednak punktowo, przeleci, coś tam. Nie, jest inny zupełnie efekt. Ale jak ja sobie opuściłem kompletnie zimną wodę na kark, to po prostu przeszło mi taki prąd po całym ciele, taki ból. To był normalny ból. I to mi się bardzo nie spodobało. Wtedy, że to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje. No tak. no Najlepsza metoda to jest po prostu puszczać gradacyjnie. Tak jak ze wszystkim. Tak jak mówiliśmy o tej fali, no to też. To jest ciekawe, co mówisz z tym nurkowaniem. Ja chyba zastanawiałem się, czy mam jakieś takie strachy. Tak samo ludzie skaczą ze spadochronu i mnie takie rzeczy nie przerażają. To, co, to, co mnie przeraża, to właśnie myślę, że dlatego się też z tym spotkałem. Długo coś, czego nie potrafię zrobić i myślę, że to wynika ze strachu, to praca długo. Po prostu usiąść i nie przestawać pracować przez długi czas. To jest coś, czego. Praca, co masz na myśli? Cokolwiek. No, cokolwiek się nie muszę zabrać. Na przykład, nawet z podcastem czasami mam problem ze zabraniem się, ze zrobieniem czegoś. Wiesz, mm -hmm. że masz do zrobienia jakąś rzecz, na przykład, jakbyśmy robić transkrypcję. Mm -hmm. To zrobić transkrypcję przez długi czas, to jest coś, co. To, 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 to jest. Nie wiem, czy można nazwać strachem, ograniczeniem. Wiesz, co? Rzeczywiście trudno jest, jak siedzisz w domu przy kąpie, nie kliknąć czegoś tam. <laughs> I to jest trudne, ale wiesz. Yy... To jest, I to jest naprawdę trudne, a wyjść dwie godziny pobiegać, to nie jest problem. Zgadzam się, ja właśnie <grym> nie mam problemu z trenowaniem, tak sobie. ale to jest oszustwo, bo jak jeździłem na rolkach, e, mi się do, udało do całkiem spoko poziomu dojść. I... Ale jak miałem z takich sponsorów i miałem nagrać dla nich jakieś wideo, takie z ich koszulkami bo w tak. tak to już, wiesz... To już to nie było, się nie chciało. Tak, jak już nie mogłem się uczyć nowych rzeczy, bo to jest rzecz, którą mhm. najbardziej lubię, to, to ja się mogę uczyć nowych rzeczy cały dzień, mi w ogóle to nie przeszkadza, ale jak trzeba zrobić coś takiego, co ktoś inny mi mówi, zrób dokładnie to, to z tym mam problem. I jak zawsze teraz jak poszedłem na to Lu Jitsu, to sobie myślę, kurde, w końcu znalazłem coś takiego kreatywnego, co, co będę mógł robić i co mi się. To po prostu tylko czekam, żeby móc to zrobić znowu. Ale później się łapię na tym, że przecież znowu przyjdą te rzeczy, które są takie mniej mniej kreatywne i bardziej ustrukturyzowane i na tym znowu polegnę. Także to jest coś, na czym cały czas pracuję. I dlatego też Cię zadaję te wszystkie pytania o ten twój mindset podczas 28 godzin biegu. Po prostu zastanawiam się, jakie ja mam to wszystko zrobić. To jest. Jak, bo ty też pracujesz przy kąpie, jak sobie radzisz? Tak, Nie lubię. Nie, powiem ci, że y, ograniczam, ograniczam siedzenie przy kąpie do niezbędnego minimum. Nie hmm. znoszę tego. Jakby no. za, zaczynam już mieć po prostu delirkę i, i wysypkę, jak mam siedzieć przy kąpie i pracować. I to nie jest kwestia mm, tego, że ja się nie potrafię skupić, tylko to jest kwestia tego, że. Jestem, kurde, na to za stary, ja chcę pożyć. Mm -hmm. Rozumiesz? Ja tyle godzin stary, tyle lat spędziłem przy komputerze, że. Dzięki. Nie. A praca, wiesz, w postprodukcji to nie jest nic innego, jak siedzenie w ciemnym pomieszczeniu i klikanie. No. A nad podcastem pracujesz, też się nie chce? Tak, czasem też mi się nie chce. Mhm. Tak, to jest, naj... to jest zresztą y, część, której, którą lubię najmniej, czyli robienie postprodukcji. Mm -hmm. No, bo to jest siedzenie. Z drugiej strony, bardzo lubię ten moment. Tak naprawdę, lubię montaż, bo na montażu ten odcinek powstaje. Mhm. Ja bardzo mało rzeczy wyrzucam, ale ja słuchając tego odcinka na przykład wybieram, co ma być cytatem na początku. Czasami hmm, przestawię jakieś elementy. Hmm, ale to, to bardzo rzadko. Yy, czasami, czasami wątki się tak układają, jak są wyraźnie oddzielone, że warto czasem jeden wątek przesunąć. przestawić wcześniej. Mhm. Ale to zrobiłem dosłownie ze dwa razy, może w podcaście. Na pewno nie robię rzeczy typu, wiesz, jest sekwencja i ja wycinam i zmieniam jej sens. To, to na 100% nie robię takich rzeczy. Strasznie mhm. dużo tego robiłem kiedyś jako montażysta i wiem, jakie to jest. Nieprawdziwe i krzywdzące, bo po prostu przychodzi redaktor i chce mieć taki wydźwięk, a nie inny danego filmu, spotu, czegokolwiek, że nie, wyrzucamy to gadanie, dajemy tylko chwilę konkretu. Więc, więc ja, ja tak naprawdę robię dużo. Ja dużo czasu spędzam na montażu, ale ja robię taką kosmetykę. kosmetykę. Czyli wiesz, to wszystkie e, i, o, zastanawiania się, jakieś pyknięcia. Wycinasz to? Tak. Nie, wszy nie wszystkie, bo jak się posłucha moich podcastów, to yy, nadal to jest, ale myślę, że spokojnie połowę z tych rzeczy wrzucę. Okej, okay. ja tego w ogóle nie wycinam. Wiem, wiem. Yy, Piotrek, jak z którym pracuję i, i on robi, to dostaje... Dostaje szału, bo ja trochę tego wymagam. <laughs> No ty jesteś perfekcjonistą, widać to od ciebie z daleka i to jest też super tak swoją drogą, bo ja też jestem perfekcjonistą i to z reguły ja jestem osobą, która mówi zróbmy coś lepiej i wszyscy ludzie mówią nie, już, nie, już wiesz, nie przepierdalaj się do tego i do mhm. tamtego. Fajnie jest poznawać ludzi, którzy są większymi perfekcjonistami niż ja. To się, to się bardzo rzadko zdarza naprawdę, więc cieszę się, że cię poznałem. Oj stary, do perfekcjonisty to jest bardzo daleko. Powiedz mi co o tym wycinku na początek podcastu, który stawiasz, bo tego tak też nie robię i nad tym się zastanawiam. To chyba jest dobre pod względem tego, żeby wzbudzić zainteresowanie osoby, co? Tak. Y zauważyłem, że dla wielu osób ważny jest wstęp. Mhm. Ważne jest to, co ja mówię na wstępie, i ważny jest ten cytat. Czyli dogrywasz twój wstęp i cytat. Tak. Znaczy, cytat biorę z, z odcinka mhm. um, i dogrywam wstęp. Okej. Okay. Okay. I jedna rzecz, której nie robię, a chyba którą powinienem robić, ale jakoś to tak w, w stosunku do osób, które słuchają tego podcastu yy, stale, to tak jakoś zawsze się z tym źle czuję. Yy, czyli mówić o tym, o czym jest podcast. Dla osób, które trafiają na podcast pierwszy raz. Wydaje mi się, że to jest mega ważne. Też I, mi się wydaje. Ale bardzo nie lubię nagrywać tych początkowych, tych, tych filmików pierwszych. Zacznę to robić, bo uważam, że to jest turbo ważne, no bo kurde, znaczy ktoś się zabiera mhm. za podcast, który ma 20, 240 minut i nie, tak. ka nie każdy ma na to czas, nie każdy ma taką miłość do podcastów jak ja, że po prostu widać, że to mi to nie robi żadnego wrażenia, że to tyle trwa. Zresztą spójrz na statystyki, po ilu minutach ludzie się wyłączają, więc te pierwsze minuty naprawdę są ważne. Mhm. Średnio jak masz podcast półtorej, półtorej czy dwugodzinny, to te 15 minut jest kluczowe. Mhm. Więc i bardzo ważne jest, żeby zajawić yy, dobrze odcinek, bo inaczej ludzie są w stanie wyłączyć i, i pójść dalej. Mhm. Ja też nie jestem jakimś frekiem statystyk, i też mógłbym dużo więcej energii wsadzać w promocję i w to, żeby to dobrze sprzedać odcinek. Mhm. Ale czasem ja mówię po prostu rzeczy, które nie są dobrze sprzedawalne, tylko takie, na których mi zależy. Ważne. Dla mnie ważne. I liczę się z tym, nawet, i nawet stary mam pewność, że ludzie po wstępie wyłączą, ale usłyszą to zdanie, które ja chcę im powiedzieć. Ja też tak samo <grym> do tego podchodzę. Jakby. Dlatego myślę, że ludzie mi mówią, bądź bardziej pewny siebie, mów to, albo jakieś więcej żartów. Mhm. Bo, bo ludzie właśnie myślą o tym, że ja, ja mam robić podcasty takie, żeby wszyscy byli zajrani, mówili: O kurde, ale super podcasty. A to nie do końca tak jest, bo jak nagrywasz podcast o Auschwitz, to niewiele nie osób chce tego słuchać. To jest trochę, yy, przepraszam, że ci przerwę, to jest trochę problem z YouTube'em. Mhm. Jak ja widzę standardowy film na YouTubie, mhm. to on rzeczywiście, tam bardzo ludzie przykładają się do tego, żeby być hop do przodu. Mhm żeby mówić dynamicznie, krótko, żeby co chwilę przerywać i dodawać żart. Na przykład o, o takie głupie, wie, nie? Tego jest tyle. Mm -hmm. Więc y, ja się nie dziwię, że po tym, jak ludzie włączają twój kanał i będą włączać mój, jak zacznę gadać na YouTube, bo też nie zamierzam robić siebie z przepraszeniem idioty, mm -hmm. to będą mieli takie poczucie, że oglądają coś zwyczajnego. I trudno. Jakby, to nie jest nasz audience. To jest, to jest Twój wybór, nie? Znaczy, no. jakby dokładnie. Nie, ja, ja jeszcze tego nikomu nie powiedziałem, ale będę ludziom mówił, żeby nie słuchali mojego podcastu, bo na pewno przyjdą w końcu do mnie i będą mi mówili to wprost. Bo tak na razie to tylko albo mi ktoś napisał w miły sposób, jakby jako znajomy. Tak. Więc to była dobra rada, albo usłyszałem od znajomych. Tak? Mówią coś, to nikt, nikt mi wprost. Ale dzisiaj dostałem pierwszą ofertę, żeby ktoś był u mnie w podcaście. Super. A. Ale to była, to była typowa sprzedażowa od moich znajomych, którzy prowadzą fajną firmę. Tak. A, ale napisała do nich, znam tych dwóch gości, napisała do mnie ich menedżerka marketingu mm -hmm. i powiedziała: No, możemy nagrać podcast. Widziałem Twój podcast, śledzę go, oglądałam i e, możemy pogadać o tym i o tym, o tym. O tym. Same, same tematy, gdzie oni wyjdą na ekspertów w branży i tak dalej. <ścoughs> co, to, co to za wartość dla mnie? Jakby, po, po co to w ogóle nagrywać? tego? No. To jest wiesz, to jest pytanie, no bo to jest pytanie, komu oni to puszczą, czy tobie co, to w ogóle coś zrobi? Może warto czasem. I czy ktoś to uwierzy? Bo jak, jak no, domyślam o, o, się, owszem. że jak wydobierają sobie tematy, to zaraz wiesz, będą, mhm. będą przygotowani, będą opowiadali o tym tak, jak chcą mhm. o tym opowiedzieć, więc to nie będzie autentyczne. Ja na tym teraz bo sprzedaję coś, co mhm. jest nieautentyczne. No właśnie, no ja ci powiem, że ja na przykład bardzo dużo. Nazw firm pada u mnie w podcaście. Biorę do rozmów osób, które, którym ewidentnie pomagam w biznesie potem. Mm -hmm. I powiem ci ja: <grym> Fajne, no. Jakby ja mam to centralnie gdzieś. Bo wiesz, na przykład, jak rozmawiałem z innymi podcasterami, to oni mówią: Tak, stary, robisz podcast z takim i takim biegaczem. On ma takiego i takiego sponsora, więc ty robisz tak. Nagrywasz ten podcast, robisz zajaweczkę, uderzasz do sponsora i mówisz wypuszczę całość za dzienziorki. Mhm. Stary no nie to Znaczy może tak się robi, ale to no, nie w mojej okolicy. I ja docelowo chcę robić z tego biznes, ale nie chcę robić z tego. Właśnie dlatego odmówiłem takie, czemuś takiemu, bo to nie chodzi o to, że nie chcę promować jakiś film czy tak. to w tym stylu, albo że nie chcę pomagać znajomym broń Boże. Tylko, że nie chcę robić czegoś, co nie jest autentyczne i co nie jest tak interesujące dla Dokładnie. słuchaczy. Ale biznesowo bardzo o tym myślę. Docelowo chciałbym, żeby to. Że chciałbym, żeby to była moja praca, żebym nie musiał siedzieć tyle przed kompem. No, no, tak. To. Tak, miał... tak. Rozu rozumiem cię. Ja mam podobnie, chociaż nie wiem akurat, czy z podcastem Black Hat Ultra, ale z, ca z całą tą działką też bym chciał, żeby to się w końcu tak spięło, żeby można było z tego żyć. No, no ale to chyba dobrze ci idzie, z tego co, tego, co ja zauważyłem. To znaczy na razie utrzymuję się, wiesz, z Patronite'a mhm. i jestem w szoku, jak przy tak małych zasięgach udaje się, wiesz, yy, zebrać zabrać fajną kwotę, bo w tej chwili to jest 2,5 tysiąca złotych, 2600. Właśnie byłem zaskoczony. I stary, no kupiłem, wiesz, kupiłem GoPro na przykład ostatnio, które mogłem, którym robię live y dla, dla, dla moich ludzi, dla słuchaczy. Też po części tę kamerę sfinansowali oni, więc będą mieli dodatkową wartość. Mhm. Także, wiesz, no dla mnie Teraz, jak nie mam jak są wakacje, i generalnie to jest taki okres dla mnie ciężki finansowo. To to jest, wiesz, ogromne wsparcie. I nie, no, w ogóle ludzie są super. Crowdfunding jest po prostu, wiesz, petardiocha, myślę, no. myślę, że mocny masz benefit z tego, że właśnie robisz to dla konkretnego audiencja I że to jest, że audienca, dla grupy odbiorców. I że to jest jeszcze taka mocna grupa odbiorców, bo ci, ci, ja słyszałem już trochę o tym. Społeczności ludzi, którzy biegają, że to jest mm -hmm. bardzo wspierająca się grupa. Tak, ale też zupełnie inni na przykład są biegacze płascy asfaltowi, mm -hmm. a górscy. To mm. też jakby jest. Nie e... lubicie się? Nie, nie, <laughs> lubimy się bardzo. Tylko znaczy nikt tutaj nie ma nic na naprzeciwko, tylko to są różne grupy, które myślą w różny sposób. Okej. Okay. Ja e, powiem Ci, z podcastem ja mam taką ambicję, żeby dotrzeć do każdego biegacza w tym kraju. Okej. Okay. Dużo będzie miało odbiorców. Ale ja nie wiem, czy mi się to uda. Na razie jestem w kręgu tych biegaczy górskich. Też nie wszyscy mnie znają. Ciągle jest tak, że jadę na zawody, to owszem, ludzie często mnie zaczepią i powiedzą, że znają podcast, ale też jest bardzo dużo osób, które nie, słysza, nie słyszeli o tym. Więc uh -huh. ja na przykład myślę o tym, żeby robić reklamę w social mediach, ale to jest taki słuchaj ząg, że żeby zrobić dobrą reklamę w social mediach i warto było wydać na to pieniądze, to trzeba. Przygotować fajną kampanię, mhm. czyli nagrać fajne filmiki, dodać muzyczkę, grafikę, wstęp, zakończenie, czyli robota. Mhm. Ja po prostu nie mam fizycznie czasu na to, żeby przygotować taką kampanię. Ja bym musiał na miesiąc ustawić wszystko, wziąć jeszcze kogoś łebskiego z marketingu, kto by mi pomógł to ogarnąć, mhm. zrobić kampanię i wtedy można ruszać, wydawać pieniądze na reklamę. W przeciwnym wypadku to jest, wiesz, wrzucanie trochę że troszeczkę, wiesz... Ja staram się promować te klipy. Zresztą ja też e, dopiero zaczynamy, Dla mhm. mi było trochę głupio zapraszać ludzi, którzy są jakimiś e, istotnymi osobami w swojej branży i wrzucić filmik na YouTube, żeby to miało 15 czy tam 20. Więc dla mnie to, nie chciałbym czegoś takiego robić względem tej osoby. Mhm. Więc jak nagrywam podcast w tym momencie, to zawsze go promuję, mhm. Dlatego, żeby, żeby ta osoba dostała. To, czego de facto chciałaby, co to, to, to chciałaby dostać. Czyli jeśli daje jakiś wywiad, czy opowiada o czymś, no to żeby jednak ludzie jeśli ludzie to zobaczyli. No. Także w ten sposób do tego podchodzę. A później no, liczę na to, że nie będę musiał tego promować później. Nie chciałbym. A mhm. Chciałbym, żeby to rosło samo, ale jak będzie, to zobaczymy. Będzie dobrze. Fajnie ja się z Tobą gadaj i <gadanie> życzę Ci jak najlepiej. No. Wzajemnie. Myś, myślę, że możemy kończyć. Zresztą już całkiem sporo gadamy. Um, także dziękuję Ci, że dołączyłeś do. Dziękuję. Wszystkie pytania zadałeś, na pewno masz. Tak? Co ty? No to dawaj jeszcze. Nie, spokojnie. wystarczy. Nie, ja, ja też nie... mówiłem ci, że ja w większości pewnie nie zadam. Po spoko. drugie, podobało mi się to, że e, rozmawialiśmy bardzo na właśnie bardzo na ludzie. Mhm. To jest to, to było spoko. Dużo mniej się trzymałem pytań niż zwykle. Nie wiem, czy my tak właściwie skończyliśmy, czy ja skończyłem mówić, co zamierzam miałem powiedzieć? Skończyliśmy podcast już jakby w każdym razie. Dziękuję bardzo. Dzień Dziękuję dziękujemy. za zaproszenie.